Witaj Duśka, witaj Piotrek, Madziar, Barbara, Warda, Majla, Gottesman, Haina Szwajcer, Mieczysław Jagonowski, Anna Rzępołuch, Dariusz Pękałowski, Marek Downarowicz, Tomek Pietrzyk. Fajnie. Zlatuje się ptactwo. Dobry wieczór wszystkim kolejnym. Siemasz Słoma. Napiszcie tylko, czy słychać, bo to tradycyjnie jest mój ból głowy. Przepraszam, dostaję SMS-y, MMS-y. Chętnie bym wam pokazał, ale jest umowa w naszej rodzinie, że zdjęć małego Bru, czyli Bruszka, nie publikujemy. To jest jego życie i on któregoś dnia zdecyduje, czy sobie życzy, żeby go, może sam po prostu dożyjemy tego momentu, że sam będzie chciał zainstalować swoje zdjęcie gdzieś w internecie, ale my jego zdjęciami szastać nie będziemy. Ani to jest decyzja rodziców, bardzo moim zdaniem rozsądna. Cześć Robertino. Będzie mi tu dzwonił telefon, więc muszę go trochę wyciszyć. To jest decyzja rodziców. Ta decyzja ma dwa końce, jak wiecie, w tej chwili. A, już mogę. Salutare. W tej chwili wyścig życiowy, czy wyścig szczurów, bieg ku sławie, karierze, w stronę hajsu, sezamu z bogactwem, zaczyna się w dzieciństwie i niektórzy dzieci pokazują od malutkiego, każą sobie płacić, jak są sławni, za pokazanie dziecka świeżo narodzonego. Nie oceniam tego, gdyż jak widzimy, chyba wszyscy, normy zmieniają się właściwie każdego dnia. I powiedzmy, coś, co było 50 lat temu, nie obowiązuje kompletnie już od 30 lat, a to, co obowiązywało 30 lat temu, już od 10 lat nie obowiązuje. Wszystko się zmienia. I jeszcze parę lat temu jeden z najpopularniejszych, kąśliwych wpisów internetowych było, że ktoś się lansuje, ma parcie na szkło. A dziś, kiedy już widać, że parcie na szkło mają wszyscy, mniejsze lub większe, witam Kopenhagę, to właściwie wytykanie palcem komuś, że nie wiem, że pompuje sławę, rozpoznawalność, czy imię, nazwisko, popularność buduje po prostu wokół swojego dziecka. To jest, ja wiem, no, może to jest mądre, może to jest głupie, ale my mamy trochę głębsze wnioski, bośmy na ten temat rozmawiali. Cześć Iwonka Ciepińska. Ja tak wyrywkowo mówię cześć do niektórych, bo musiałbym czytać wasze imiona wszystkich po kolei.
co by mi zajęło właściwie całą pogaduchę być może, ale niektóre osoby są mi po prostu znane, albo bardzo dobrze znane, albo bliskie mojemu sercu, więc chcę im tylko pomachać. Może jak mówię, może to jest tak, że w tym wyścigu jedni uznają, że nie unoszenie dziecka przed kamerą i nie pokazywanie go całemu światu, to jest odbieranie mu szans startu, bo już mogłoby później być sławne na poziomie podstawówki, liceum i tak dalej. Mógłbym na ten temat dużo powiedzieć, ponieważ my, żeby zaznać spokoju, musieliśmy tytusa przenosić ze szkoły do szkoły po prostu, bo się no nie dawało. Nie dawało się wytrzymać presji znanego nazwiska. A już w momencie, kiedy stał się znany z własnych powodów, to naprawdę było ciężko. Więc ta sława, nawet przez malutkie ES, to jest coś, swoją drogą jest dyskutowane w Ameryce w tej chwili. Bardzo ciekawe zdarzenie, że sławne aktorki i aktorzy, które są dziećmi znanych ludzi show biznesu, są nazywane dziećmi nepo, od nepotyzmu, czyli dziećmi, no powiedzmy, wleczonymi przez rodziców, że to jest trochę właśnie jak Czarnek swoich kumpli mianuje szefami fundacji i daje im willę. Czy to jest nepotyzm, że to jest rozdawnictwo. Nepotyzm, słowo z Rosji, z czasów, kiedy właśnie ludzie rodziny właściwie lansowali i dawali najbliższym konfitury w postaci stanowisk, nie wiem, miejsc, w których mogą się osiedlić, miejsc, w których mogą prowadzić biznesy, dawali im gotowe przepisy na biznesy. I to było właśnie, to były koneksje rodzinne za tym stały. Więc jeżeli tak by było, to znaczy, że Henry Fonda, jeden z najlepszych aktorów w historii, którego ja pamiętam, co najmniej dzisiaj był ten temat poruszany, więc możliwe, że dlatego się mi klapka otwiera, z filmu Gwiazda Szeryfa na przykład, albo Diligence, ale obłędna jego rola w 12 Gniewnych Ludziach. Swoją drogą, książka Sydney Lumeta, jak kręcił ten film, jest niesamowita. I jego córka, Jane Fonda, również oscarowa aktorka, obłędna rola w Claude w filmie, naprawdę niesłychanym zupełnie. Albo Czyż nie dobija się koni. Film przejmujący na maksa o ludziach, którzy w walce o pieniądze biorą udział w konkursie tańca, który oznacza, że trzeba, już nie pamiętam ile, dobę, czy dwie doby, czy trzy doby, tańczyć bez przerwy. I są w stanie umrzeć na parkiecie, byleby wygrać pieniądze. Film naprawdę obłędny. To nazwać ją, że to jest dziecko nepu, tak? Czyli dziecko Henry'ego Fondy, więc dlatego jest taka wielka, to znaczy, nie wiem, to jest, za tym się kryje oczywiście posądzenie, że ci ludzie są nie warci sławy, którą osiągnęli, ale osiągnęli ją dlatego, że są dziećmi sławnych rodziców. To nie działa tak łatwo. Oczywiście, że można spróbować i w filmie, który opisałem dzisiaj w jednym z felietonów, Big Jake, gra syn i wnuk Johna Wayne'a. Nic z tego nie wynikło. Role nie były wybuchowe. Film zresztą po prostu dobry, przyjemny, ale nie fenomenalny. Nie ma tam jakichś kreacji, które zapierają dech. I John Wayne lubił montować ekipę ze swoich znajomków, ale takich właśnie nie z epoki nepu, tylko takich, których znał. Na przykład znał z planu Kirka Douglasa i zadzwonił do niego i powiedział: słuchaj, to jest taka rola, że to tylko ty powinieneś zagrać. No to
to tu nie ma znajomości. To jest oczywiście znajomość w tym sensie, że się zna człowieka, któremu się proponuje, ale to tak się właściwie zatrudnia większość aktorów, bo się zna, wie się, jak gra Boguś Linda i jak się ma dobry scenariusz, to można do niego zadzwonić, powiedzieć: mam dla pana propozycję, bo jest świetny scenariusz, tylko pan. To nie ma żadnych związków rodzinnych. Ludzie się po prostu znają. No ale jest cudownie utalentowana córka Uma Thurman, Meryl Streep. Jest mnóstwo takich ludzi. Możliwe, że wpływ ma coś innego. Tu już bym się bardziej skłaniał do tego, co za chwilę powiem. Mianowicie, że ludzie dziedziczą geny. I że jeżeli ktoś jest aktorem i to takim aktorem z osiągnięciami wartymi odnotowania, to w momencie, kiedy ma dziecko, ten potomek może odziedziczyć pewne cechy, wśród których są predyspozycje do tego, żeby być osobą stojącą na scenie. Muszę zobaczyć, bo ktoś coś napisał. Wydawało mi się, że. No nie wiem, widocznie. Co to jest? A! Doczytałem całe zdanie. Kurczę, jakie takie pociski w tym felietonie. No tak. I to jest przypadek na przykład rodziny w Polsce, rodziny bardzo utalentowanych ludzi, damięckich, gdzie tam chyba od 100 lat na drabince pojawiają się kolejne pokolenia, które w fachu aktorskim działają. Dziadek, tata, Maciek Damiński, znakomity aktor, ma dwójkę dzieci, przynajmniej o tylu wiem, i Mateusz, i słynna rysowniczka. I teraz on kiedyś, w dawnych czasach, ponieważ jego żona współpracowała i pracowała w klubie Stodoła, myśmy się znali, on czasami, Maciej, wpadał i była okazja rozmawiać, i któregoś dnia właśnie podczas jakiejś rozmowy powiedział coś na ten temat. Takiego, co się chce z wami podzielić, ale za sekundę. To był czas, kiedy był serial jakiś telewizyjny. Nie wiem, czy to był. W domu jakimś się rozgrywało. Jakby na Ursynowie gdzieś. W każdym razie chodzi o to, że to Matylda grała z taką dziewczynę w różowo-czerwonych czy też fioletowych włosach. I ona w tym czasie studiowała na Akademii Teatralnej. I dostała chyba warunek, że kiedy jest aktorką, uczennicą fachu aktorskiego, nie powinna brać udziału w produkcjach komercyjnych. Myślę, że ci, którzy tam wykładają w tej szkole, mieliby bardziej racjonalne argumenty niż moje, choć nie wiem, dlatego że moje są takie. Oto formuje się nowego człowieka. W przypadku aktorstwa to jest bardzo ważna rzecz, żeby ludzie poznali możliwości swojego ciała, swojej mimiki, zobaczyli, jakie mają błędy. Błędy w postawie, w budowie, w gestykulacji, w mimice, w wyglądzie, w ekspresji, w pamięci. Czyli po prostu uczą się rzemiosła. Można być bardzo utalentowanym aktorsko człowiekiem, ale nie wiedzieć, jak powinien zagrać zły król. Jak powinien wyglądać? Skąd mają to wiedzieć? No, na pewno
obejrzał inne filmy, w których grali inni aktorzy królów, a to nie jest król, to grał też aktor. Trzeba wtedy prawdopodobnie, tak myślę, bo brałem udział, byłem wykładowcą w Warszawskiej Szkole Filmowej przez 3 lata, więc coś jednak tam widziałem, że bierze się wtedy takiego studenta, każą się przeczytać księgi mówiące o obyczajach dawnych czasów. Przecież my z ksiąg wiemy od Mickiewicza, z pana Tadeusza, czy z Zemsty Fredry wiemy o obyczajach więcej niż z czegokolwiek innego. I tam są również i opisy, i obrazy, jak ci ludzie wyglądali, opisy, jak się zachowywali, pisane mniej więcej często w czasach równoległych. Z tego wyciągnąć wnioski i do tego dołożyć całą głębię, jaką człowiek będący homo sapiensem posiadać może w sobie. Emocjonalność, widzimy, co mówi, kiedy się śmieje, ze scenariusza to wynika, jak się może zachowywać i jak się kłania, jak odgarniał włosy kiedyś, czy zasłaniał usta, bo nie było pasty do zębów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nauka rzemiosła. To jest coś takiego, jak zdolny człowiek chciałby zostać szewcem i mimo, że jest zdolnym, nie wiem, modelarzem, czy krawcem, czy czymkolwiek innym, to jednak musi się nauczyć poszczególnych rzeczy, jak się barwi skórę, jak się obrabia, jak tam, nie znam się na tym, więc... I od tego są specjaliści, aktorzy, którzy wykładają różne rzeczy. Są trenerzy jazdy konnej, którzy uczą aktora, żeby jeździł konno. Są trenerzy tańca, którzy uczą różnych kroków tanecznych, zachowań w tańcu, w tańcach różnych epok. Inaczej się tańczy gawota, inaczej się tańczy tango. Każdą z tych rzeczy trzeba przećwiczyć. I źle by było, gdyby młody człowiek, który jest na etapie zdobywania wiedzy, poszerzania warsztatu, dostał opierdol na planie od jakiegoś reżysera, który rzeczy widzi zupełnie inaczej i być może błędnie, a przede wszystkim przetrąca kręgosłup młodemu aktorowi, który może być zdolnym aktorem dramatycznym, a każą mu z siebie robić pajaca i mówią mu, że to pajacowanie jest o wiele lepiej, o wiele bardziej skuteczne. I wtedy co dalej? Więc takie wyhamowanie karier jest w takich sytuacjach wskazane. Wtedy Matylda poszła do szkoły i pamiętam jak dziś, jak Maciej powiedział, że dobrze, że poszła do szkoły. Myśmy jakoś tak było, że oglądali ten serial ze 2 razy. Ja powiedziałem, że ona fajnie gra, bo ona na tle zawodowych aktorów, którzy tam byli oraz pewnie, bo to był jakiś taki serial, że też i grali mniej zawodowi aktorzy, to ona wyglądała jak osoba, która gra w sposób niezwykle naturalny. Coś, co jest cechą amerykańskiej szkoły aktorskiej. Jest mało wybijania rękami, a więcej jest grania ekspresją twarzy i tak dalej. Po człowieku widać, że jest zmartwiony po prostu na twarzy. Nie musi robić akademickiej miny kogoś zdruzgotanego, tylko po prostu pomyśleć o tym, że się takim jest. I tak dalej. I teraz Maciek powiedział, ona jest zdolna, ona ma skrót. A co to znaczy skrót? To znaczy właśnie to, że nie machamy rękami, żeby pokazać, że jesteśmy wkurwieni, tylko spojrzeniem jednym załatwiamy całą sprawę, która innemu aktorowi zajmuje 30 sekund i 20 przysiadów. Więc można mieć talent, a też można mieć jeszcze jedną cechę. Zmysł obserwacji. W końcu Maciej, będąc aktorem, ćwiczył do ról w domu. Być może, nie wiem, nigdy tego nie widziałem, być może krążył po pokoju. Powtarzał różne frazy, które miał wygłosić w teatrze czy przed kamerą filmową, a dzieciak to widzi. U mnie w domu była sytuacja o tyle podobna, że ja dużo grałem na gitarze. W pewien styl, w pewien sposób charakterystyczny, trochę charakterystyczny dla mnie. Ja nie jestem wybornym, wspaniałym gitarzystą. Jestem gitarzystą solidnym, grającym wedle pewnej swojej własnej receptury, którą większość ludzi ze mną grających bardzo ceni i lubi. Ja zauważyłem, że Tytus, jak dostał gitarę,
To zaczął na niej bzdąkać. Pokazałem mu na początku kilka akordów. I on za chwilę zaczął grać w podobnym stylu sam. A ten styl się charakteryzuje stosunkiem do rytmu, do artykulacji. I okazało się, że on to ma. Ja go tego nie uczyłem. Po prostu gdzieś słysząc, uznał, że to jest fajne i okazało się, że to potrafi, że ma do tego predyspozycję, więc jednak jakieś dziedziczenie odgrywa rolę. Nie miał samozaparcia, myślę, ponieważ gra bardzo fajnie, ale nie miał samozaparcia, żeby pójść w stronę muzyki. Nagrał ze mną kiedyś jakiś utwór, jeden, i niewykluczone grał ze mną koncerty. Grał na basie, na syntezatorze, na różnych instrumentach. Poza tym nie robił nic w tym kierunku, ale to teraz jest tak, że gdyby Tytus nagrał piosenkę, okazałoby się, że jest bardzo zdolny, to właśnie czeka go takie szturchanie. No tak, kurwa, ojciec mu załatwił karierę. I to jest ten ból, gdzie samodzielny człowiek nie ma szans zbudowania czegoś własnego, jeśli jest dzieckiem innej osoby. Wpadł mi do głowy teraz przykład jeden charakterystyczny dosyć mocno. Tak, ja widzę, Małgosiu, że pisałaś o Machalicach. Niewątpliwie widzę, że Marlena napisała o Englertach. No tak, jest tego dosyć dużo. I teraz, co chciałbym powiedzieć? Otóż słynny aktor Nicolas Cage, on jest z domu Coppola. I on właśnie był tym zbuntowanym typem, który doszedł do wniosku, że on nie chce być postrzegany jako kolejny Coppola, tak? Bo Francis Ford Coppola, Sofia Coppola i tam jeszcze kilkoro innych, nawet muzykę pisał jeden Coppola, fragmenty do Ojca Chrzestnego. To są po prostu, jemu to wychodziło bokiem. I zmienił nazwisko na Cage. I chodził na castingi, nie przedstawiając się z nazwiska rodowego. Aż za film jeden dostał Oscara. I wtedy się okazało, że on po prostu potrafi grać. Specyficznym jest aktorem, bardzo charakterystycznym, wybiera też charakterystyczne role, do nich podchodzi w dosyć charakterystyczny sposób. Ale nie chciał właśnie być kolejnym Coppolą. I to taka to mniej więcej jest historia. Ale na moment, bo ktoś mnie zapytał, jaki jest temat dzisiejszej nawijki, ja tak klekoczę, bo jakoś się zjechało na dzieci znanych ludzi. To tak szczerze mówiąc, powód, dla którego dzisiejszy felieton napisałem, jeden i drugi, to był rzeczywiście starterem był ten telefon od Wojtka Fibaka, z którym się kontaktujemy raz do roku, dwa razy do roku, zupełnie towarzysko, bezinteresownie, nic nas nie łączy. Czasem, jak przeczytał mój felieton, to zareagował. Była taka sytuacja, kiedy Wojciech grał. Kiedy ja napisałem felieton do gazety, w którym opisałem pewną sytuację marketingową w sumie. No, to nie był marketing, ale wyszło na to, że jest. Mianowicie, że stanąłem w obronie Jerzego Janowicza, czyli polskiego tenisisty, który się tam wykłócał na korcie, rzucał rakietą, robił jakieś tego typu rzeczy. Wszyscy mówili, że on się nieładnie zachowuje. Ja wtedy napisałem felieton, w którym napisałem, nie pamiętam jaki był tytuł, Pochwała łachudrów, coś takiego, że ludzie lubią niegrzecznych, nie lubią bandziorów być może i boją się bandziorów, ale lubią niegrzecznych, że jest coś takiego, że kiedy na kortach grali, trzymając się tenisa, w dawnych czasach wspaniali tenisiści, rumuński Ilie Nastase i amerykański Jimmy Connors, to zawsze wisiała jakaś
jakiś skandal w powietrzu. Bo na przykład potrafili wyjść z butelką szampana, nalać sobie do kieliszków i przed meczem wypić na oczach całego kortu pełnego widzów. Potem potrafili żartować, robić różnego rodzaju triki pokazowe i tak dalej. W ramach normalnego meczu, na przykład na Wimbledonie. I dopiero w którymś momencie włączali swoje turbomaszyny i zaczynali zapierdalać tak, że świat nie mógł wyjść z podziwu. Więc w momencie, kiedy było wiadomo, że będzie grał Connors i będzie grał na stadze, to bilety po prostu znikały w 60 sekund. No, umowne. I takim człowiekiem, który się wykłócał na korcie, był John McEnroe. Zachowywał się tak, że przeciwnicy dostawali furii, albo właściwie wymiękali, odechciewało im się grać. Kłócił się, awanturował, właśnie rzucał rakietą. Potrafił zaserwować sędziego tak, że piłka trafiała w sędziego. Wtedy wprowadzono surowe kary za takie zachowanie. Zły chłopiec. Dziś ten sam John McEnroe jest jednym z najbardziej wziętych komentatorów tenisa na świecie. Jest proszony o to, żeby właśnie turnieje Masters, czy Australian Open, czy Flushing Meadows, czy ten nowojorski turniej, żeby komentował. I on to robi. Bierze udział, jest przy tenisie, bierze udział w turniejach pokazowych, w których wtedy żartuje, gra ze znanymi, nie wiem, aktorami czy dziennikarzami, ale generalnie był strasznym awanturnikiem i właśnie ja jego pochwaliłem, że to jego kozaczenie, które tak wkurzało wszystkich, przyciągało widownię i popularyzowało tenis mimo wszystko, bo nie dało się ukryć, że jest geniuszem tego sportu. Podobnie jak w inną stronę Andrea Agassi, który przed zanim ujawnił w książce, że miał ogromne perturbacje osobistej natury, także z narkotykami, to uchodził za takiego chłopca, uwodziciela, pięknego, co jak zdjął koszulkę i tors obłosiony pokazał, to dziewczyny piszczały i wszyscy chodzili również z tego względu, żeby tego uroczego chłopaka oglądać. Że jest coś takiego, że jeszcze magia osobowości odgrywa wielką rolę. No ale właśnie w meczu, jak napisałem ten felieton, to Wojtek Fibak się odezwał i powiedział: daj spokój, nie pochwalaj tego McEnroe, ja go goniłem po korcie, chciałem go zabić. Okazuje się, że on tak się zachowywał, że Wojtek nie wytrzymał i ruszył po prostu rzeczywiście w stronę, na drugą połowę kortu, no, z zaciśniętymi pięściami i McEnroe uciekał przed nim. I mówi: stary, to się nie da grać z takim typem. Po prostu się nie daje grać z takim gościem, który niczym się nie zajmuje, tylko cię wkurwia. W piłce nożnej to jest dosyć częste zjawisko, że w drużynie jest jakiś gościu, który nie ma zahamowań i na przykład przebiegając pluje w twarz przeciwnikowi. Tak, żeby sędzia nie widział. W słynnym meczu Polska-Anglia na Wembley jeden z naszych zawodników to zrobił Brytyjczykowi i również są tacy, którzy brutalnie faulują po to, żeby wystraszyć innych, żeby nie biegł w tę stronę już nigdy więcej. Ale mnie raczej chodziło o te zachowania takie łobuziakowate. Nie agresywne, nie chamskie, nie bandyckie, tylko właśnie łobuziakowate. Coś z tego przy całej swojej uroczej postaci ma Iga Świątek, bo ona potrafi się spierać. Coś z tego w inny sposób miała Serena Williams, tylko że ona się naprawdę złościła i potrafiła mówić niezwykle przykre rzeczy, które dotykały sędziów czy przeciwników. Tak po prostu jest. I Wojtek czasami w takiej sprawie się odezwał. Kiedyś, jak byłem w Nowym Jorku, tam nie wiem jak jest teraz, bo się bardzo wiele zmieniło w ostatnich latach, a nie byłem już dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych w ogóle. Kiedyś w Nowym Jorku odbywały się w Andrzejki spotkania w dyskotece Limelight na Manhattanie. To specyficzna dosyć dyskoteka, ponieważ ona się mieści w kościele. Kościół rzymskokatolicki w centrum Manhattanu.
po prostu zbankrutował. Nie miał pieniędzy na utrzymanie, to jest jednak koszt. Była to dosyć, to nie była jakaś obłędna, wielka budowla, ale solidna. Nie kościółek mały, tylko normalny kościół. Może jak znajdę gdzieś zdjęcie, to wam wrzucę. No i ten kościół nie miał na podatki, na energię, na, nie wiem, na sprzątających, na remonty. W związku z tym został wystawiony na sprzedaż i kupili go ludzie, którzy zainwestowali w to, żeby go przerobić na właściwie klub artystyczny, który stał się też po części sławny, dlatego że tam były takie dosyć bohema się bawiła na dyskotekach lokalnie. Ja tam grałem koncert w tym miejscu. Sala na jakieś 1000-1200 miejsc. I ciekawostką było to, że tam w konfesjonałach na przykład były bary. Ołtarz był przerobiony na bar, bo nie zniszczono tego kościoła. Zostały witraże. Usunięto tylko co bardziej wrażliwe elementy wystroju. Ale nie wiem, wiszące figury Chrystusa ukrzyżowanego. Ale pozostałe rzeczy typowo kościelne po prostu zostały. Łącznie z ławkami, które tylko zmieniły położenie. I w tym kościele Polonia się spotykała, ponieważ menadżerką tego klubu Limelight, myślę, że Cytrynowe Światło albo coś w tym stylu, była menadżerką, była Polka. I ona bardzo życzliwie podchodziła do inicjatyw polonijnych. I tradycją było to, że właśnie w dniu Andrzejek na lanie wosku zjeżdżała się cała Polonia z Nowego Jorku, z New Jersey, czyli okolicznych miejscowości wokół Nowego Jorku, ze stanu, który po drugiej stronie rzeki się zaczyna, ale to tak jakby Warszawa i Praga. Jeden organizm, choć dwa różne stany i dwa różne miasta często. I tam się pojawiali właśnie Michał Urbaniak, Ursula Dudziak, Jerzy Kosiński i wpadał Wojtek Fibak. Właśnie nie wynosił się, będąc sławnym multimilionerem, sławnym tenisistą, człowiekiem, który obracał się na wyżynach tejże bohemy jednak też, nie tylko sportowej, ale i kulturowej, kulturalnej. On się zjawiał i normalnie z ludźmi rozmawiał, zachowywał się normalnie. Za to go też wszyscy bardzo lubili. To są ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o kariery, bo tam spotkałem też między innymi pianista jazzowego polskiego Pawła Tabakę, który grał w pierwszym składzie Perfektu, z którym wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych i on wybrał wolność i został tam. Bardzo ciężko sobie radził, ale w końcu się jakoś wykaraskał i żył z muzyki. Bardzo zdolny pianista, wygrał festiwal pianistów jazzowych w Toruniu wiele, wiele, 40 albo więcej lat temu. Ale w każdym razie można spotkać było tych aktorów i aktorki, które tam się przewijają gdzieś. Elżbieta Czyżewska się pojawiała. Więc oni sobie jakoś tam próbują radzić. Jest pewne, nie będę za dużo na ten temat mówił. Ja nie znam zbyt wielu ludzi, Polaków, którzy osiągnęli tam jakiś taki właśnie sukces wart propagowania. Większość ludzi po prostu walczy bezustannie. To jest pewien jednak, jest pewna cecha, która jest bardzo wyraźnie widoczna z perspektywy czasu. I ona się także potwierdza w przypadku Wojtka Fibaka. Otóż możesz osiągnąć wielki sukces w Ameryce, wtedy się tobą wszyscy, nie chcę powiedzieć, zajmują, ale są zaintrygowani, kim jesteś. Jesteś nowy, przyjechałeś, skąd się wziąłeś, czym się zajmujesz, jakie są twoje rekordy, co osiągnąłeś. Jeśli jesteś dobry towarzysko, to wpadnij do mnie jutro albo tam za tydzień, będę robiła przyjęcie, czy robił przyjęcie, chętnie cię będę gościł. I rozpoczyna się poruszanie w świecie
nowego kraju. Ten nowy kraj, zwłaszcza Ameryka, chłonie nowe osoby, bardzo ich potrzebuje. Ameryka jest tyglem, w którym bezustannie ludzie szukają czegoś nowego, jakichś nowinek, nowych aktorów, nowych powieści, nowej muzyki, nowych sportowców. Choćby dlatego, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż całe życie to jest film, który przelatuje i za chwilę wjeżdżają zupełnie nowe postaci, młodsza generacja i ona napędza zupełnie nowy rynek młodszych odbiorców i tak dalej. To wszystko jest bezustannie kręcąca się plątanina, karuzel wielu. I w tym jest miejsce właściwie dla każdego, nie dla każdego jest na najwyższym poziomie, ale każdy sobie miejsce może znaleźć. Więc jeśli się pojawia taki nowy, frapujący człowiek, to się nim bawią w jakimś sensie. Zapraszają go, pomagając mu. Poznam cię z tym, poznam cię z tamtym, bo koneksje w showbiznesie i nie tylko w showbiznesie mają znaczenie w sporcie, w polityce, wszędzie. I puenta jest tego taka, że nadchodzi moment, kiedy się tobą nakarmią. Kiedy już byłeś u kogoś w domu dwa razy, trzy razy, a on szykuje kolejne przyjęcie i w międzyczasie przyjechali jacyś inni ludzie z Afryki, albo może z Rosji, albo nie wiem skąd jeszcze. Teraz ich zaprosimy. Niech się coś dzieje. A ciebie już niekoniecznie. I wtedy okazuje się, że to jest ten najtrudniejszy moment dla wielu ludzi, że możesz pojechać do Ameryki, osiąść tam, ale tam się nie urodziłeś. I w zasadzie z pewnych psychologicznych powodów zawsze będziesz tam przybyszem. Na przykład jest to kwestia języka, porozumiewania się językiem, myślenia w jakimś języku, znania jego zakamarków, tajemnic, grypsery. Znasz, jeżeli wjeżdżasz w wieku takim jak Wojtek Fibak, czyli 20-23 lat, chyba 23 miał, to jesteś już uformowanym człowiekiem. Wiesz, gdzie jest twoja piekarnia w Poznaniu, wiesz, gdzie jest dentysta, wszystko wiesz, szkoła, jakim tramwajem, gdzie się jedzie. Jedziesz do Nowego Jorku i nie wiesz nic. Uczysz się tego. A Nowojorczycy wiedzą to tak samo dobrze, jak ty wiedziałeś o Poznaniu. Wiedzą, którą stacją metra, na której stacji metra wsiąść, gdzie jest sklep, gdzie jest knajpa i tak dalej, i tak dalej. I ty się musisz tego uczyć, a oni nie. I oni mają swoich znajomych i mają swoje powietrze, którym oddychają od dzieciństwa. To nie jest dla nich obce powietrze, to jest ich. Oni w ogóle nie myślą, żeby się stamtąd wynieść. A ty myślisz, jak się tam znaleźć, jak się tam przenieść. To są dwie różne optyki. I koniec końców, potem się okazuje, że na przykład Wojtek Fiba, który z tego, co pamiętam, on miał dom bardzo okazały. Zresztą trochę też dlatego, że się zajmował handlem nieruchomościami, więc miał dostęp do tego rynku. Wojtek mieszkał w miejscowości Greenwich w Connecticut, ale miał apartament na Manhattanie, miał dom w Paryżu, miał dom w Monako, gdzie w Monako z przyczyn podatkowych, jak większość tenisistów, osiadł prawnie. I teraz jak dzwoni, to jest w Alpach francuskich. Nie ma go w Ameryce bywa rzadziej. Jak powiedział kiedyś, bywał częściej, kiedy latał Concorde. Bo wtedy mógł wpaść na krótką chwilę, załatwić sprawy, które nie cierpiały zwłok, jak mówił mój kolega Jajco. I potem mógł następnego dnia wrócić szybko tym Concordem, o którym mówił złe rzeczy, że to jest maszyna, która po prostu w powietrzu zachowywała się tak, jakby się miała rozlecieć, ona eksplodowała z innego powodu, a że to był jednak, no powiedzmy, szybko zrobiony prototyp, skuteczny, przez wiele lat latający, ale mówi, że to wszystko drżało, huczało, ciasno było i tak dalej, i tak dalej. Ale to jego opowieść. Może kiedyś go namówię na rozmowę, to pogadamy i o tym tutaj przed jakąś kamerką. W każdym razie zobaczyłem wielu ludzi, którzy tam pojechali
Krzysztof Pieczyński, aktor, który był w Ameryce, ocierał się o te wszystkie historie, ocierał się o teatry, także te nowojorskie na Broadwayu, ocierał się o role filmowe amerykańskie, ale wrócił do Polski. Coś jest takiego, że my tutaj, choć jest źle, ciężko, mroczno, ponuro, z przyczyn politycznych, ale też tracimy trochę znajomych, kontakt z bliskimi sprzed lat. Coś jest takiego, że nie wiem, czego dotyczy film Krew w wodzie, który Piotr Ptaszyński rzucił. Zgubiłem wątek, chwileczkę. No nic. Chciałem w sumie zakończyć tym, że właśnie na obcej ziemi zwykłym człowiekiem, robotnikiem, barmanem, właścicielem niewielkiego baru jest być łatwiej niż być wielkim aktorem, który wyemigrował za granicę. Wsiadłem na lotnisku w Los Angeles. Bo tam mieliśmy grać. I organizator, o którym kiedyś też powiem, bo to fenomenalny, sławny, jak świat, na świat, cały świat, menadżer nieżyjący już, załatwił transport w postaci busa, oni to nazywają shuttle, wahadłowiec, czyli coś, co jeździ, zabiera 5-6 osób, jeździ między lotniskiem a miejscem docelowym, adresowym i wraca z pasażerami z miasta i wiezie ich na lotnisko. Taki transport kilkuosobowy, że z bagażami można zabrać kilka osób. I wsiedliśmy tam do tego busa. Facet, który siedział, odezwał się, od razu wiedzieliśmy, że jest obcokrajowcem. Bo pierwsze słowo, jakie powiedział, to było twarde R. I on zapytał, skąd chłopaki jesteście? Z Polski. A, to okazało się, że on jest Rosjaninem. A co robicie? No przyjechaliśmy zagrać koncert. Okej, mówi, ja też jestem z branży artystycznej, jestem aktorem. A był bardzo elegancko ubrany, naprawdę. Pomyślałem sobie, że jest ubrany elegancko, dlatego że tego wymaga jego profesja, że on za chwilę może, powiedzmy, przylecieć szejk arabski albo pani Dominika Kulczyk z Polski, albo ktoś jeszcze inny, jakiś dyplomata, który musi jakoś wyglądać. Okazało się, że nie. On jest tak ubrany, ponieważ on w każdej chwili może dostać telefon, że jest casting, na który się musi stawić i musi dobrze wyglądać na castingu. I on codziennie, jeżdżąc z tym wahadłowcem w tej i nazad, miał jakieś luki, że na pół godziny czy na godzinę zatrzymywał się pod jakąś salą, wskakiwał, grał na castingu, wracał do samochodu i kontynuował pracę. I powiedział, i zadaliśmy pytanie, jak mu idzie. On mówi, że jest 3 lata i zagrał dwie role ruskich gangsterów. Krótkie tam, dwie sceny w jednym filmie, jedna scena w drugim, ale to już coś jest. Otóż to, predyspozycje w postaci akcentu od razu ustawiają człowieka w kategorii dostępności. Możesz grać tylko takie role. Możesz zagrać Polkę, Rosjankę, Czeszkę. Jeśli to nie jest główna rola, specjalnie napisana, że bohaterką jest ktoś, kto jest Polką czy Polakiem, to jesteś skazany na te role, jakie w życiu pełnią ludzie, czyli będziesz grał dekarza, sprzątacza, palacza w kotłowni i tak dalej. To jest jedna z predyspozycji. Sprawa z muzykami jest bardzo podobna. Dlatego, że choćby kulturowo oni grają inaczej, w inny sposób podchodzą do muzyki, mają inne korzenie, w związku z tym grają inną muzykę w ogóle. I kiedy przyjeżdża Polak i uderzy pierwsze dwa akordy, to oni prawdopodobnie się zdziwią, od razu usłyszą, że to jest coś archaicznego, a jak zagra solówkę, bo się jej nauczył albo ćwiczył latami, to okaże się, że oni widzą, że takich gitarzystów są setki, bo oni wszyscy
w pewnym momencie zwrócili się na to, żeby grać jak Satriani, czy nie wiem, Vinnie Moore, czy ktokolwiek inny. W związku z tym oni czekają, żebyś zrobił coś innego. To Michałowi Urbaniakowi się udało właśnie, bo grał muzykę, która była polską muzyką ludową, a grana była przez niego w formie jazzu. To są słuchawki Shure'a i to jest nadrukowane, to jest fotografia, to nie są prawdziwe słuchawki. To jest t-shirt firmy Shure. Mówiąc krótko, już kiedyś je pokazywałem, bo gdzieś je mam, ale teraz już mi się nie chce. Ja używam Shure, używam no i Sennheiser. Mam chyba 4 czy 5 kompletów słuchawek. Różne, różne są. Nie używam tylko tych. One tu leżą dyżurne, gdyby coś się stało, że muszę, ale ich nie używam, bo mi po prostu uszy zabijają. O właśnie, co to jest? Ja opowiem coś o nepotyzmie. Adam Włodarczyk napisał, pana też w Killerze widziałem z tytusem. Film Killer, producenci tego filmu, mieli tam taką scenę, w której Janusz Rybiński, o ile pamiętam, chyba z Czarkiem Pazurą, czyli Siara i Killer, w basenie siedzą i śpiewają napisy. Niewiele ci mogę dać, chyba, coś takiego. No i żeby to mogli wykonać na ekranie, potrzebna była moja zgoda jako autora muzyki. Marek Chmurski, zajrzyj w internet, to znaczy wpisz w Google Fundacja Seweryn Krajewski.com. Czy fundacja. W każdym razie jest w Ameryce Seweryn. Nawet te 3-4 miesiące temu nową piosenkę jakąś wrzucił. On tam mieszka gdzieś w New Jersey. I producenci filmu zwrócili się do mnie z zapytaniem, czy można tę piosenkę wykonać w ich filmie i ile to kosztuje. I ja na to odpowiedziałem, ponieważ było tak, że Tytus, będąc 10-letnim chłopcem, interesował się filmem bardzo. Musiałem z nim jeździć do Iluzjonu. No oczywiście najczęściej na filmy dziecięce, ale oglądał w domu też i filmy dla dorosłych. Ojca Chrzestnego obejrzał chyba jak miał 11 czy 12 lat, więc w związku z tym jego kręciło i został przy filmie, jak wiadomo, ma swój własny projekt z muzyką filmową w Radiu RMF Classic. To wiedziałem, że on się tym interesuje, natomiast Dawid starszy był fanem fotografii i marzył, żeby być operatorem filmowym, co zresztą się spełnia w tej chwili. I pomyślałem sobie, że skoro jest tak, to powiedziałem do nich, że zadałem pytanie, co to za film, powiedzieli mi, o czym jest, bo to jest ważne, żeby piosenka nie została, nie wiem, ośmieszona, albo żeby nie promowała jakichś złych rzeczy. Powiedzieli mi, powiedziałem, że ja nie chcę honorarium. Oni mi zaproponowali jakąś kwotę, wcale nie taką małą, ale nie była aż taka, żebym się o nią zabijał. Natomiast powiedziałem do nich, że ja nie chcę pieniędzy. Natomiast bardzo bym chciał, żeby nam umożliwili, mnie i moim dwóm synom, obejrzenie na planie, jak się kręci film. Żeby chłopcy mogli zobaczyć, jak to jest. Bo ja już to widziałem, natomiast oni nie. I producent się z Julkiem Machulskim zgodzili bez wahania. Okazali się niezwykle życzliwymi i uprzejmymi ludźmi. I myśmy wylądowali, w sumie ja miałem nadzieję na jeden dzień filmowy, a były chyba 3 takie, na których myśmy się znaleźli. Moim zdaniem kosmiczna przygoda dla dzieciaków, bo widziałem, siedziałem oczywiście gdzieś w kącie, przyglądałem się im, oni siedzieli przede mną, wszystko na zapleczu, żeby nie znaleźć się w kadrze. I widziałem, jak rozdzierają gęby. I to były dwie sceny, jedna z nich to była scena, kiedy aresztowanego killera przesłuchuje ryba, czyli Jerzy Sztur. Jeśli ktoś pamięta film Killer, to Sztur nagle wstaje, jest milicjantem, czy policjantem. Wstaje zza biurka i ma takie
wielkie rękawice bokserskie, takie po prostu, jakby klaun miał je dwa razy większe, trzy razy większe od normalnych. I Stur improwizował tę scenę. To znaczy, wiadomo było, do czego ta scena ma doprowadzić. Wiadomo, że gra wkurzonego, ja cię killer załatwię zaraz i tak dalej, ale za każdym razem używał innych słów, innej gestykulacji, innej mimiki. To był koncert, to jest fenomenalny aktor. Fenomenalny. On nie grał w takich filmach, nie wiem, serialach, czy w filmach popularnych, komercyjnych, bo to zawsze było kino jednak mądrzejsze. Więc ludzie tego nie doświadczyli, ale to jest też jeden z tych kilku aktorów polskich, których poziom jest właśnie poziomem Roberta De Niro czy Al Pacino. Ich kreatywność w ogóle przekracza wszystkie wyobrażenia. I on dał tam taki koncert i zagrał tych podejść 10? 10 wariantów jednej sceny, krótkiej, która trwała, ja wiem, minutę. I pamiętam, że w którymś momencie, po piątym dublu, a grał komicznie do tego, po piątym dublu, pamiętam jak Czarek, który grał człowieka skutego kajdankami zarówno na rękach, jak i na nogach, powiedział takie zdanie: profesorze, błagam, proszę o chwilę przerwy, ja nie mogę powstrzymać śmiechu, po prostu. Aktor nie był w stanie wytrzymać komicznych grypsów innego aktora. I to aktor, który raczej panuje nad żartami, potrafi grać klauna, mówiąc tak najprościej. Okazało się, że właśnie Stur ma ten dar kreatywności. I pamiętam, że nawet Tytus coś podpowiedział. Ja to przekazałem Julkowi, bo to była słuszna uwaga, że Czarek w którymś dublu wykonał jakiś ruch, który był bardzo śmieszny i ten ruch został w filmie. Zwrócił mu uwagę. Julek, weź to powtórz jeszcze raz. I zostało powtórzone. Także tu jest jakiś malutki wkład tego małego Tytusa. Natomiast druga scena była kręcona na lotnisku. Na lotnisku na Szynokręcie, czyli Chopina, na tych piętrach parkingu samochodowego, jest na najwyższym piętrze, no się zachowuje to piętro jak dach. I tam kręcono scenę, która w momencie, kiedy ją kręcono, ona była dla nas niejasna do końca, ale nie, nas to nie obchodziło. Chodziło o to, że Rewiński z Englertem grają oponentów. Jeden gra gangstera, drugi chyba też, ale z konkurencyjnych jakichś tam sytuacji. Już teraz nie pamiętam tego. I dochodzi do szamotaniny między nimi, a jednocześnie z samochodu wypadają gangsterzy przebrani za antyterrorystów i odbywa się jakaś strzelanina, w której jeden kaskaderzy to grają, umiera, drugi umiera, a potem nagle na ekranie wstają, bo okazało się, że udawali. Udawali już w ramach swoich ról, czyli że grali ludzi, którzy udawali. I ta kręcenie tej sceny trwało dwa razy, trzy razy i Julek mówi: kurde, no lotnisko i nie ma innych ludzi. I mówi: dacie radę przejść w tle jako pasażerowie? Oczywiście. No i tu poprowadził mnie Tytus, rzeczywiście. Nadany sygnał, mówi: idziemy do mnie. I idziemy w tle, rzeczywiście. Ja idę z gitarą, Tytus idzie pierwszy, przede mną. Pierwsze coś było, że musicie szybciej iść. I pamiętam, że Tytus stupnął, mówi: ojcze, zawsze musisz zawalić, bo to ja szedłem za wolno. No i tak, jest ta scena. To są ostatnie minuty tego filmu. I widać tam ja w takiej swojej ulubionej po niemieckiej z II wojny światowej poszarpanej katanie ze skóry. I on malutki. I znalazł się w filmie. Jesteśmy chyba nawet wymienieni na liście płac wśród aktorów, jako ostatnie dwa nazwiska. Tytus Hołdys i Zbigniew Hołdys. O ile pamiętam, coś takiego było. Ale przygoda przednia, jeszcze była trzecia scena, którą widzieliśmy, gdzie na tym lotnisku Kasia Figura, która jest obłędną aktorką, naprawdę, uwierzcie mi,
mocno charakterystyczną. Z racji warunków, ale też zmysłowości pewnej, ona po prostu przekomicznie tam miała zemdleć. Nie była to rola o wacikach, ale ta kwestia o wacikach, ale jakaś podobna. I ona coś usłyszała i im mdleje. Tam oczywiście leżały materace na asfalcie. I ona na te materace upadała. I upadała w taki sposób, że wszyscy konali po prostu. Ona naprawdę fantastycznie w ogóle i grała, gestykulowała i zachowywała się, jak miała damę zagrać. Niesłychane zupełnie. Więc to jest przeżycie, które na pewno było fajne. I to jest nasz nepotyzm, tak? Czyli zwrócono się do Hołdysa jako kompozytora i on sobie to załatwił, że mógł synów przywieźć na plan. Ale roli żadnej nigdy im nie byłem w stanie załatwić, ani pracy właściwie żadnej też. Co tu się dzieje? Przepraszam na moment, muszę coś zobaczyć, bo dostałem SMS-ka. Firma Sony Music Publishing przyznała Michałowi Urbaniakowi platynową płytę. Michał mi przysłał w tej chwili wiadomość: diamentowa płyta w uznaniu 63 lat twórczości artystycznej, doceniając niezliczone kompozycje oraz status ikony jazzu i humanizmu, z życzeniami nieustającego apetytu na kreację. 22 stycznia 2023. Zaraz to wrzucę po naszej nawijce tutaj i pogratuluję Michałowi publicznie, bo to warto wiedzieć. Michał skończył 80 lat niedawno. Jest trochę chory z racji wieku. Dzielnie walczy. Fantastycznie. Cieszę się bardzo, że mu idzie. Zwłaszcza, że on jest po dobrej stronie mocy. To co? To było tyle, że tak powiem, wycieczki o widzicie. Tak wygląda właśnie strategia muchy. Zaczynamy od jednego zdarzenia i wędrujemy i nagle lądujemy z Michałem Urbaniakiem, o którym przecież po drodze też słówko wspomniałem. Michał to jest ten człowiek, to tutaj nie wiem, czy Robert jeszcze nadal jest, Hojda, ale to jest ten człowiek, który właśnie wspiera Tour de Constitution i na finale pod Pałacem Młodzieży, na placu pod Pałacem Kultury, 2 lata temu zagrał tak przepięknie, że po prostu ludzie, stał tłum na ulicy, bo raczej by się spodziewał, bo tam był Krzysiek Zalewski, ja występowałem i tam mnóstwo ludzi grających muzykę pop. I on nagle zagrał lirycznie, tak przepięknie, że po prostu wszystkim z serca stanęły i owacji nie było końca. Ma w sobie liryzm jakiś. Pamiętasz, Robertino, Robert, jestem. Wspaniały jest i nie odmawia nam pomocy. Mówię o projekcie Tour de Constitution. Również nie oszczędza się w pisaniu czasami ostrych rzeczy na Facebooku. Miewa kłopoty z tego tytułu, coś wiem o tym. Ale twardo to wszystko znosi. Jedyne, o czym mówi, więc ja to powtórzę, bo ja nie jestem nosicielem plotek i pogłosek, ale jedyne, o czym on mówi publicznie, to to, że on ubolewa trochę nad tym, że nie może już grać na skrzypcach ze względu na artretyzm, reumatyzm, że już jego palce nie hulają. I gra na saksofonie już teraz wyłącznie. No, tak to wygląda. Teraz na moment jeszcze skoczę do felietonu numer 2. Czyli strategia muchy, ten nie o Fibaku, ale o innych.
Duszka, bo to są opowieści starego wiarusa przy ognisku, wiesz. Ja tak się zastanawiałem, którego dnia, czy mi ich wystarczy na dłuższy czas, ale jak się okazuje, pewnie się będę powtarzał, bo to się nie da. Mówiąc o kimś, czy o jakimś pobycie gdzieś, ominąć wszystkiego, co się już powiedziało miesiąc czy pół roku temu. Ale po prostu dużo się dzieje, ja mam całkiem solidną pamięć. Myślę, że to się bierze też stąd, że ja przywiązuję wagę do tego, co widzę, co słyszę, no, co ludzie mówią do mnie, nawet jak mnie wkurwiają, to jednak w tym wszystkim coś tkwi, co zapada mi w pamięć. Dlatego potem nie jestem anegdociarzem typowym. Są ludzie, którzy rzucają jak z rękawa, mają, no Staszek Tyn to jest po prostu królem w tej dziedzinie. On, jak siedzieliśmy w garderobie w teatrze kiedyś, grając w sztuce Trójka, coś tam, nie pamiętam, Grześka Miecługowa, ludzie, dziennikarze i aktorzy, 50 osób się przewijało na scenę, to siedzieliśmy w garderobie wspólnie, nieżyjący już niestety Andrzej Strzelecki, ja i on, i Stanisław Tym, to oni po prostu młócili dowcip za dowcipem, ale to były dowcipy nieopowiadane, tylko przytaczane historyjki. Co tamten zrobił komuś kiedyś, gdzieś, jak i tak dalej. Są ludzie, którzy mają dar taki opowiadania, tych anegdot. Gustaw Holubek taki był właśnie. Andrzej Szczepkowski był taki z tych sławnych aktorów. A ja tylko mogę opowiadać to, co mnie spotkało i niekoniecznie anegdoty. Zresztą ja mam kłopot. Słynny menadżer w Stanach, tak? On nie był w Los Angeles, tylko był w San Francisco, akurat jego biuro się mieściło. Nazywał się Billy Graham. A normalnie to chyba się nazywał Grządzielka, bo to był ukraiński Żyd, o ile pamiętam, który zrobił oszałamiającą karierę menadżerską w Stanach Zjednoczonych. Nie chcę teraz się rozwodzić, bo to po prostu rzeczywiście będzie takie skakanie z łąki na łąkę i wszystkiego się nie da omówić w jednym spotkaniu, ale Billy Graham to był człowiek, który otworzył dwa słynne kluby, Fillmore West i Fillmore East. Fillmore East był w Nowym Jorku, Fillmore West był w San Francisco i miał również swój klub w Los Angeles. I w tym, dlaczego on był sławny? Dlatego, że on był tym człowiekiem, który odkrył The Doors, Janis Joplin i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi zapraszał na koncerty. Nieprawdopodobny typ. Organizował trasy Rolling Stonesom w Stanach Zjednoczonych w 70 chyba 8 roku. Taką, co sama organizacja kosztowała 20 milionów dolarów. Wówczas to pewnie dzisiaj by było ze 200-300. No, wyjątkowy gościu. I bardzo charyzmatyczny działacz charytatywny, bo w San Francisco, jak było trzęsienie ziemi, takie dramatyczne, że autostrady piętrowe spadła jedna na drugą, zgniatając ileś samochodów piętro niżej. Tam jeszcze ludzie żyli, umierali. I on był jednym z tych, którzy natychmiast rzucił się na pomoc finansowo, kupując wszystkie potrzebne sprzęty, wynajmując i tak dalej. Nie czekał na miasto, które miało jakieś tam ograniczone możliwości działania. No, super gość, super gość. Miałem z nim kontakt, ale to będzie kiedy indziej. No właśnie, Małgosia już mówi, sprowadził Cream do Fillmore. Tak, on był patronem tej rewolucji woodstockowej w jakimś sensie. Przed woodstockowej Hendrixa, Jefferson Airplane, czyli Grace Slick, John Baez, tych wszystkich ludzi, którzy stanowili awangardę 68, 9, 70, 72. Nie zajmował się specjalnie artystami pop i tylko temu poświęcił czas. Jest teraz tak, wracając do tego drugiego felietonu. Opis tej sytuacji, która tam ma miejsce,
Aż sobie muszę to przypomnieć. Bo jak ja piszę felieton, to potem mam zamieszanie wielkie. No tak, już wiem. Więc wspomniałem sobie, że od Fibaka i od jego meczu z Orantesem, który opisałem w pierwszym felietonie, opisałem, co się stało podczas tego meczu. Dziś moja podróż sentymentalna skierowała mnie na moment na Google Maps, żeby zobaczyć miejsce, w które grałem w Chicago. I właśnie ta fotografia, która w tym felietonie jest, tam resztki napisu Maryla Polonez, bodajże była taka nazwa. To jest lokal, który był kultowym polonijnym lokalem w samym centrum polskiej dzielnicy w Chicago. Ale z tego, co czytałem parę miesięcy temu i co zobaczyłem dzisiaj na Google Maps, tam już nie ma nic polskiego. Są same pustostany. Wywiało wszystkich. Jeżeli wchodzą jakieś nowe biznesy, to one są już raczej latynoskie, czyli meksykańsko-portorykańskie. Tak dzielnice się przesuwają. Jedne się cofają, inne się posuwają do przodu. I zapadła decyzja 3 lata temu, że ten lokal, który był kultowym lokalem, w którym najwięksi polscy artyści występowali, kogo chcecie, Maryla Rodowicz, Andrzej Rosiewicz, kiedy był w Sztosie, no wszyscy naprawdę najwięksi. Ten lokal, ja tam grałem i mieszkałem przez rok. Ten lokal będzie zburzony i powstanie na nim apartamentowiec. Spotka go to, co spotkało nasz klub Chwila w Warszawie na Ogrodowej. Gentryfikacja. Nazywają to, że właśnie się po prostu wykruszają stare budynki, w to miejsce powstają nowe, albo stare budynki, jeśli się nadają do remontu, to się przerabia na nowe, na lofty, na jakieś tego typu rzeczy. Już tego lokalu nie będzie, nie ma. Tam były wokół znakomite polskie restauracje prowadzone przez kucharki, góralki, pierogi, czerwone jabłuszko, szarotka, tak się nazywały. No nie ma już tego wszystkiego. Ulica, która była polonijnym centrum życia i wszystkie szyldy były po polsku, naprawdę. Pralnia, nie pralnia, wszystko było po polsku napisane. Można byłoby powiedzieć, że to się jakiś Radom czy Łódź przeniósł, ulica Piotrkowska do Ameryki. To wszystko znikło. Już Polaków tam nie ma. I przeglądając to, przypomniałem sobie właśnie tą historię z knajpy, która była za Winklem. W tej samym, to jest kompleks budynków połączonych, po prostu jeden duży i trzy spawane małe. Była właśnie knajpa Kolumbus, w której wpadałem i kupowałem bourbona najchętniej, whisky, wtedy miałem fazę na to. Tam mnie właściciel już znał. Także jak wchodziłem, to sięgał, kupowałem pinta, czyli piersiówkę. Sięgał pod ladę i stawiał ją na ladzie dla mnie, żebym mógł ją wziąć. I dalej już po prostu chwilka. Proszę Was, ale dostałem maila, który wydawał mi się ważny, ale okazał się nieważny. I dalej już idąc tym tropem właśnie odtwarzania tego dnia, przypomniałem sobie, że był ten mecz Wojtka Fibaka z Manuelem Orantesem. To był bardzo ważny mecz w ogóle dla Polaków, ale i dla Polonii. To trochę taka sytuacja jak właśnie mecze w tej chwili Igi Świątek, gdzie cała Polska kuca i czeka, co się stanie, w nadziei, że wygra.
albo powiedzmy jak Małysz latał, czy Kamil Stoch, za którego trzymam kciuki i proszę dziennikarzy, żeby go kurwa nie dręczyli, bo te pytania są. A dlaczego ci nie wyszła? Mówi, nie wiem, będę musiał się zastanowić, ale na pewno wiesz, no co, beznadziejnie poszła, prawda? Kurwa, można człowieka, który jest kulturalny, przyjęty, jeszcze dobijać. No mniejsza. I przypomniałem sobie właśnie tę scenę, że po prostu jeden człowiek drugiego postrzelił podczas tego meczu, bo ktoś przełączył kanał telewizyjny z meczu Fibaka z Orantesem na jakiś mecz baseballowy. I oglądający tenis się wkurwił i strzelił do tego, co zmienił kanał. To tak w skrócie wyjaśnienie. I dalej zacząłem sobie przypominać, że to była głośna sprawa, że Wojtek ten mecz właściwie miał wygrany. Rafał Filowicz, przyjrzę się temu, pozwól, że nie teraz, bo chyba nie ma dzisiaj pani z Patronite'a tutaj u nas, ale przyjrzę się i oczywiście spowoduje, że będzie się dostawał te felietony. Otóż tam była scena, która była głośna w USO, dlatego że ona była po raz pierwszy się zdarzyła w historii i chyba nigdy się nie powtórzyła. Kiedy Wojtek grał z Orantesem i go roznosił, bo tam 6-0 wygrał w jednym secie, to się nagle stało. I w następnym secie prowadził w setach 2-1, czyli do wygranych trzech setów brakowało mu jednego seta, i w tym trzecim secie prowadził już 3-0 w gemach, więc właściwie wszyscy się liczyli z tym, że Wojtek już wygrał. Ale wtedy kamera wyłowiła Kirka Douglasa na widowni, słynnego aktora amerykańskiego, kultowego. Dosyć, który nie chcę skłamać, nie wiem czy jeszcze żyje, czy nie, ale w każdym razie niedawno miał 100, chyba 3 lata. I dziennikarz na cały głos zapytał, podszedł z mikrofonem do Douglasa i zapytał go: Przepraszam, jak się pan nazywa? On odpowiedział: Kirk Douglas. I zadał pytanie Douglasowi: Jak pan sądzi, kto wygra ten mecz? I ten powiedział chyba trzy zdania: O, Fibak gra bardzo dobrze i tak dalej. Manuel, nie pękaj, głowa do góry. I te słowa obudziły Orantesa i całą widownię, która zgotowała owację. I od tej pory, a Fibakowi to podcięło skrzydła, bo nagle się okazało, że jest jakaś interwencja, która ma pomóc jego rywalowi. I od tej pory rzeczywiście ludzie zaczęli dopingować Orantesa, a Fibakowi nie szło. I Fibak przegrał tego seta oraz następnego i Orantes wygrał 3-2. Był to turniej Masters, czyli turniej o szczyt, o pozycję najlepszego tenisisty świata. Z Orantesem, który wtedy był numerem 2, nie chcę skłamać, czy nie za Björnem Borgiem, albo za kimś takim, albo za Guillermo Vilasem, którego on też pokonał. No, to po prostu wymiatał naprawdę fantastycznie. I ja szukając tej sytuacji w internecie natknąłem się na wywiad Dicka Cavetta z Kirkiem Douglasem, gdzie on opowiadał o tym zdarzeniu, usprawiedliwiał się, tłumaczył się, że on nie chciał zmienić obrazu meczu, no, że wyszło niezręcznie, ludzie to źle odczytali, on chciał tylko dodać otuchy temu biednemu Orantesowi, że życie na tym polega, są porażki, ale się też wstaje, ale to miało zupełnie inny wydźwięk. Nieważne. Ważne jest to, że chwilę potem pojawił się kolejny, bo to jak oglądam na YouTubie filmy, to zaraz po prawej stronie z tej samej kategorii się wyświetla kilka propozycji. I pojawiły się inne rozmowy Cavetta z Douglasem, wśród których była właśnie ta o filmie Big Jake. I o Johnny Wayne, ale to już będą musieli się wstrzymać, z cierpliwością się posłużyć ci, którzy nie czytali tego felietonu, żeby się dowiedzieli. Może nie będę już tego tematu dalej w następnych felietonach poruszał, ale jest faktem, że w świecie sportu i kultury ludzie mają różne poglądy, tak jak w Polsce. I zabierają na ten temat głos i są czasami
poniewierani, czasami są wychwalani. Różnie bywa. Jest faktem, że świat artystyczny i świat sławnych sportowców częściej wspiera demokratów w Ameryce. Może dlatego, że jest bardziej postępowy obyczajowo. Natomiast są pojedyncze gwiazdy, które reprezentują nurt odwrotny, czyli wspierają republikanów, ale to mało. Są też bardzo mocno konserwatywne. Tam jest naprawdę ciężko z tymi ludźmi rozmawiać. Oni są nie tylko republikanami, oni żądają kary śmierci dla zwolenników aborcji, żądają, nie wiem, zgody na istnienie Ku Klux Klanu i tak dalej, i tak dalej. I właśnie okazało się, na przykład Clint Eastwood, Schwarzenegger jest demokratą i był nawet gubernatorem stanu Kalifornia. Natomiast Clint Eastwood był zwolennikiem Donalda Trumpa i strasznie szydził zarówno z Baracka Obamy, jak i z Hillary Clinton. No, jest taki po prostu. I tu nie ma co dyskutować, bo jest fenomenalnym artystą, aktorem, scenarzystą, reżyserem obłędnym i ma poglądy właśnie tego rodzaju. Ale większość ludzi świata sztuki są demokratami. I właśnie się okazało, że John Wayne, aktor, który grał w westernach, co mu wytknięto całkiem niedawno, udzielił w 1971 roku wywiadu, czyli mniej więcej właśnie przed meczem Wojtka z Orantesem, do pisma Playboy. Playboy wtedy wychodził na papierze i robił znakomite wywiady. To były wywiady polityczne na najwyższym poziomie. Mówiło się, że Playboy i Rolling Stone to są dwa magazyny, które niby jeden jest z gołymi dziewczynami, a drugi jest o muzyce rockowej głównie. To się okazywało, że oni mają no, po prostu Huntera Thompsona, dziennikarza, który zabija, zresztą dosłownie, fenomenalny, na poziomie literackim, najwyższym z możliwych. To jest właśnie człowiek w Rolling Stone. Playboy miał całą plejadę ludzi, którzy robili wywiady unikalne, jak Grobel, który robił wywiad z Alem Pacino. To są po prostu do Pulitzera rzeczy. To jest taki poziom rozmów. I on w tym wywiadzie odkrył swoje głębokie przekonania i wśród tych przekonań były rasistowskie przekonania. Jedno z nich mówiło o tym, że Indianie w ogóle, dobrze, że im ziemię zabrano, że biali przyjechali, bo ta ziemia się marnowała, oni nie są zdolni do czegokolwiek. I czarnych też nie należy dopuszczać do jakichkolwiek decyzji, bo to są ludzie na tym etapie rozwoju, że jak kiedyś może dorosną, to może będzie można rozważyć możliwość ich uczestnictwa na wyższych stanowiskach. Był też homofobem. Zapytany właśnie o film Nocny Kowboj. Wspaniały film. Z obłędną na maksa rolą Dustina Hoffmana. Zresztą Johna Foyta też. Powiedział, że to jest po prostu film o kowboju, który przyjeżdża do Nowego Jorku, żeby zrobić karierę gigolaka, czyli uwodzić kobiety za pieniądze, i do którego się przykleja niezdara, bezdomny, no po prostu łachmyta nowojorski, utykający Dustin Hoffman. I oni się spędzają po Nowym Jorku w kółko, a ten powiedział, że to jest, skomentował to, co to za film, dwóch pedałów łazi po Nowym Jorku, dno. No więc wykazało to, że on ma w sobie dużą ilość pogardy i to bardzo zburzyło obraz Johna Wayne'a, który jest postacią, my nie mamy, tak myślę, czy my mamy w Polsce kogoś takiego? Nie sądzę, żebyśmy mieli kogoś takiego, bo u nas właściwie każdy był opluty w swoim czasie, więc już u nas nie ma pomnika nieoplutego ani cokoło, który by nie miał zmienionej czcionki z nazwiskiem.
Ale u nich oni mają po prostu taką rzecz, że kultywują pewnych bohaterów. Nie wiem, Elvis Presley, czy Joe DiMaggio, słynny baseballista, mąż Marilyn Monroe przez jakiś czas, czy John Kennedy, to jest też taka figura mitologiczna, Louis Armstrong. No i właśnie. Chwilka. Musiałem sprawdzić, ale nie sprawdzę na szybko. W dwóch miastach lotnisko miało imię, no nazywało się jak u nas lotnisko Chopina, tak się nazywało lotnisko Johna Wayne. Chyba na Florydzie jedno, a drugie nie pamiętam, które. No i odebrano nazwy tym lotniskom, twierdząc, że po prostu ktoś taki nie może być patronem lotniska. Ktoś, kto degraduje innych mieszkańców tego kraju, kto nimi gardzi. Wystawy, to była tego typu postać, że urządzano też festiwale filmowe z filmów z Johnem Wayne'em, a także dyskusje na temat jego, dlatego że on się stał w pewnym sensie wzorcem. Jego sposób gry na ekranie twardziela, głównie twardzieli grał i głównie westernowych szeryfów. Ten wzorzec był właściwie ilustracją Ameryki, że przenikał do wyobrażeń ludzi, że tak Ameryka wyglądała, jak John Wayne ją grał. Historia pokazała, że tak nie było. Że wielu z tych bohaterów Dzikiego Zachodu to były łachmyty rzeczywiście, ochlapusy, zbiry, także szeryfowie, skłonni zabić za byle co. I on nadawał im jakiegoś takiego wymiaru mitologicznego. Tak jak Czarnek nadaje żołnierzom wyklętym, że to jakaś. A to byli ludzie, którzy przecież mordowali Polaków. I urządzano właśnie jakby panele dyskusyjne, konferencje i wystawy mówiące o tym, jak wielki był John Wayne i ile on zrobił dla Ameryki oraz czy Ameryka Johna Wayne'a jest faktyczną Ameryką. W międzyczasie wydarzyło się przecież wiele rzeczy. Pojawił się Martin Luther King, pojawiły się protesty rdzennych mieszkańców, czyli Indian amerykańskich, północnoamerykańskich. Pojawiły się rzezie tychże jednych i drugich, czarnych i Indian. W tej chwili trwa bardzo poważny ruch po pierwsze nauki prawdziwej historii Ameryki, bo w tej lekcjach historii los Indian i czarnoskórych jest tak traktowany, jak u nas jest opisane, nie jest muśnięta historia chłopów pańszczyźnianych. A przecież to było niewolnictwo i zoo, do którego spędzano tych ludzi. I mieli wybitnych swoich przedstawicieli, którzy byli sprowadzeni do parteru absolutnego, zdegradowani, nie mieli praw obywatelskich i tak dalej. W związku z tym w tej chwili trwa walka o odbudowę historii. Żeby powiedzieć, mówią przedstawiciele Indian, zacznijmy mówić, że Krzysztof Kolumb nie odkrył Ameryki. Przecież tu mieszkali ludzie od 25-30 tysięcy lat, a może nawet i od 50 tysięcy lat. Co on odkrył? On tu przyjechał, sprowadził najeźdźców, którzy dokonali Holokaustu. I coraz więcej ludzi światłych, choć nie wiedzą, jak rozwiązać ten problem, zaczyna przytakiwać, że rzeczywiście coś jest nie w porządku z tą lekcją historii amerykańskiej. I nie wiadomo teraz, co odebrać Nowy Jork mieszkańcom, tym, którzy tam mają swoje domy, biznesy. Powiedzieć, to było kiedyś, powiedzmy, Indian Lakota, w związku z tym teraz zwracamy im to wszystko. A z drugiej strony powiedzieć tym Indianom, wracajcie do rezerwatu, tam jest wasze miejsce. Jak to tam jest nasze miejsce? To jest wszystko na naszych ziemiach. Wyście to zagrabili. Zrobili Amerykanie to, przepraszam za to porównanie, ale ono jest na miejscu, co Rosja robi w Ukrainie w tej chwili.
chce zabrać tę ziemię i wcielić do siebie i uznać, że to są jej. To są takie ruchy. My mamy do tego duży dystans, bo Ameryka jest gdzieś daleko i żyjemy mitami różnymi. A tam są ludzie, którzy są potomkami tych ofiar, potomkami niewolników i potomkami ludzi zepchniętych do rezerwatów, jak żubry, kurwa, żeby nie wyginęły, tylko damy im prawo. I wracając do źródła, obejrzałem ten film z Johnem Wayne'em, który dla mnie był jednym z pierwszych bohaterów filmowych. Ja świata oczywiście nie naprawię, przyjmuję to jako lekcję. Uważam, że dobrze, że się to przypomina, bo to też mówi o tym, że jako ludzie jesteśmy niedoskonali. Nie mogę komentować kogoś takiego jak John Wayne i w ogóle innych ludzi nie powinno się za łacno komentować, dopóki nie wchodzą w nasze życie, w naszą, nie stają nam na drodze i nam nie szkodzą osobiście. To jest bardzo ciężko opisywać, bo my nie wiemy, jak on został wyedukowany, w jakim środowisku, kiedy się, może jego przodkowie byli właścicielami niewolników i uważali, i on był nasączony tą informacją, że to jest, tak powinno być. My tego nie wiemy. Skąd się to bierze? Ludzie, którzy tak bardzo charyzmatycznie wierzą w Boga, że dają się, nie wiem, pochlastać w imię religii. Ja nie mówię o szaleńcach, którzy są w stanie zamordować innych dla religii, ale mówię o ludziach, którzy idą do zakonów i tak dalej, to też przecież się gdzieś dowiedzieli o istnieniu Jezusa. To musiała być rodzina, jakieś najbliższe otoczenie. Dostali objawienia, dostali powołania, poczuli, że muszą i to się skądś bierze. To nie jest tak, że siedział na bezludnej wyspie i myślał, a może jakiegoś Boga sobie wymyślę i będę w niego wierzył. Tak nie jest. My się nasączamy. Felieton o korzeniach mówi też między innymi o tym. Więc ja nie wiem, co nim spowodowało, bo poza wypowiedziami nie ma jakichś większych dowodów na to, żeby on się zachowywał agresywnie, rasistowsko na planie. Jedyne, co mu wytykają, to rzeczywiście, że we wszystkich westernach, w których John Wayne grał, Indianie grali rolę po prostu no, upadłych ludzi, pijaków, dzikusów, którzy mordują innych, bez powodu skalpują. To był taki obraz właśnie bardzo jednostronny, krzywdzący, na który się oburzył Marlon Brando i nie odebrał Oscara za Ojca Chrzestnego. Powiedział, że w proteście odmawia przyjęcia tej nagrody, w proteście przeciwko sposobowi, w jaki pokazywani są na ekranach amerykańskich kin Indianie. Czyli mamy dwie strony tego samego medalu, które się nazywa amerykańskie społeczeństwo i amerykańska sztuka filmowa. Ale ja pamiętam ten film Rio Bravo, bo to był pierwszy chyba, no na pewno jeden z pierwszych, nie pierwszy, bo pierwszy film pamięta, to był Człowiek z żelaznej masy z 30 któregoś roku, wstrząsający, ojciec mnie zabrał. Do dziś mam obrazy z tego filmu w głowie. Dziś może powiem, że nie żałuję, bo mam o czym opowiadać, co wspominać. Widziałem remake z DiCaprio, beznadziejny zupełnie na tle tego pierwszego czarno-białego, ale to był film chyba ponad wrażliwość dziecka, jakim byłem, chyba miałem 10 czy 11 lat, a to był film chyba od 15 lat. Ojciec jakoś to załatwił, że mnie wpuszczono do kina WZ w Warszawie, więc no mówię, dobrze, że go widziałem, mówię dzisiaj, ale wtedy nie mogłem spać przez wiele nocy. A ten film, który zrobił na mnie takie cudowne wrażenie, to ja już wiedziałem, że tam gra Ricky Nelson. Wiedziałem, że moja siostra poszła najpierw na ten film. Ona była zakochana w Presleyu, w Nelsonie, w Cliffie Richardzie, w tych wokalistach, piosenkarzach owego okresu. I ja też szedłem wiedząc, że Ricky Nelson gra. Jak go zobaczyłem na ekranie, to mi od razu serce zabiło, bo on wyglądał rasowo, to był bardzo ładny chłopak taki. No właśnie, on miał chyba wtedy, nie chcę skłamać, 18-19 lat, jak w tym filmie grał, więc. A ja miałem, nie wiem, 12. To nie był jakiś taki dystans, że to był stary dziad. A starym dziadem był właśnie John Wayne i dziadek Stumpy, Kuternoga. I był Dean Martin. I ja obejrzałem ten film i tam było wszystko, co jest potrzebne, żeby pokochać kino.
No, było dobro, było oczywiście bardzo wyraźnie zdefiniowane zło. Był młody chłopak, który rwał się do bitki ze swoim młodzieńczym temperamentem i groziło mu, że dostanie kulę w łeb za chwilę. Był szeryf, rewolwerowiec, pijaczyna wyjmujący pieniądze, które mu ludzie rzucali do spluwaczek. Upadek kompletny, grał go Dean Martin. Kiedy byłem w latach 70. w USA, to on był częstym bohaterem różnego rodzaju widowisk telewizyjnych i przyjacielem, jak wspomniałem, tam kilku ludzi, także Muhammad Ali. To też taka postać pomnikowa amerykańska. Crooner tak zwany, czyli śpiewający takie refleksyjne pieśni. I trochę właśnie jak Sinatra. Grała cudowna Angie Dickinson, którą potem podziwiałem w filmie Zabójcy z Lee Mervinem. Grała złą dziewczynę, zdrajczynię, która przychodziła z rąk do rąk tylko dla kasy. Niezwykle sexy dama i całkiem niedawno, kilka lat temu, relatywnie niedawno, widziałem jej zdjęcie, ona ma tam już 80 parę lat. To nadal jest bardzo piękna kobieta i świetna aktorka oraz czyli grał John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson i ona, to była ta trójka, która grała. I tam właśnie była ta słynna piosenka My Rifle, My Pony and Me, którą went down in the canyon. Wszyscyśmy to śpiewali. Ludzie pisali polskie teksty do tego, śpiewali po angielsku fonetycznie, jak rozumieli. Nośność tego utworu była ogromna. Był właściwie taki pierwszy powiew amerykańskiej muzyki zalegalizowanej kinem. I ja chodziłem, żeby usłyszeć obydwie te piosenki. Get Along Home, Cindy. To był kolejny utwór, który już Ricky Nelson śpiewał solo. I Hello Mary Lou, z którego był znany. To były piosenki, które ja po prostu śpiewałem codziennie, raz, dwa razy, trzy razy dziennie. I moja siostra to odtwarzała z tych płyt poślubkowych. To był bardzo poważny wsad muzyczny. Ale właśnie to również, co w tym filmie było przejmujące, to użycie muzyki filmowej. Tiomkin to był taki zawodnik, który pisał muzykę do filmu Olbrzym, do wielu różnych filmów. Musicie zobaczyć na Wikipedii, tam jest, nie wiem, ze 100 filmów, do których on pisał muzykę, z czego naprawdę mnóstwo nominowane, Oscary chyba 3, nominowany chyba ze 20 razy. Bardzo zdolny kompozytor, naprawdę, z taką melodyką właśnie westernową, z rozmachem grane przez orkiestry rzeczy. I sięgnął po starą meksykańską pieśń, która była grana przez armię meksykańską. I on ją przerobił. I w filmie tym grają trąbka. Zresztą nie tylko, bo i orkiestra, ale. I to ta misja tej pieśni w filmie, która zostaje ujawniona chyba w jej drugim lub trzecim wykonaniu. Kiedy właśnie młody Ricky Nelson, czyli Colorado, bo tak ma na imię w tym filmie, mówi, że słyszy tę melodię, mówi: oho, krew się będzie lała. Dlaczego? Pytają. Bo to jest melodia o podrzynaniu gardła. Ona zwiastuje rozlew krwi. Nie wiemy, kto ją gra, bo ze stepu sama trąbka nadlatuje, z prerii. I to jest takie użycie melodii. Ja wiem, że późniejsze pokolenia miały swoje ulubione fragmenty muzyczne, jak chociażby z filmu Szczęki. To wszyscy wiedzieliśmy, że za chwilę pojawi się rekin. Ale tak, no to thriller, więc tu ta rola była trochę inna. Natomiast tam to był po prostu western. I ta melodia zwiastowała, że coś się złego stanie. Nie musiało się stać od razu, ale że jest nieuchronne coś, co się stanie. Melodia o podrzywaniu,
po zginaniu gardła de Goello. Otóż tak, ja ją grywam co jakiś czas na Facebooku, wrzucam, żeby no nie zachęcać ludzi do podżynania gardła komukolwiek, ale żeby zwiastować, że przed nami jest jeszcze coś, co trzeba zrobić. Trzeba coś wygrać ważnego. Uratować nasze miasto, no, mówiąc krótko, przed tymi złoczyńcami, którzy są. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym sączyć tę opowieść, ale może teraz przejrzę, żeby zobaczyć, co wyście napisali. Rafał mi pisze, że Kirk Douglas zmarł. No, tak, była wiadomość, że rodzina siedziała wokół. Powiem wam od razu, że to Syn śmieciarza, chyba taki tytuł jest tej jego biografii, jest naprawdę fenomenalną książką. Są biografie, ja lubię biografie, kiedy są napisane z sensem. Joe Esterhaz, węgierski Żyd, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i został scenarzystą, który napisał film Nagi Instynkt i zrobił furorę. Jego biografia, która się nazywa Nowe Hollywood, bodajże, czy Młode Hollywood, czy chyba coś takiego, Joe Esterhaz. On napisał niesłychaną rzecz w bardzo podobnym stylu, czyli przemieszczane są rozdziały. On na Węgrzech, on w Stanach Zjednoczonych, z powrotem i znowu w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych próbuje coś osiągnąć i w Stanach Zjednoczonych jest mega gwiazdą. I tak można porównywać to miejsce, z którego się wydostał, do miejsca, w którym wylądował. U Danilowicza, o ile pamiętam, Kirk Douglas się nazywał, to jest cała droga od Ukrainy do Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście od dzielnicy zepchniętej na margines, gdzie on był sekowany, kopany w dupę, bo był Żydem, Żydkiem i tak dalej, aż do momentu, kiedy jest, jak to Amerykanie używają tego słowa, mogul, czyli takim potęgą finansową i potęgą w ogóle w świecie sztuki filmowej, to jest to droga o wiele dalsza od Kopciuszka do bycia księżniczką. Rzeczywiście od pucy buta do milionera, ale prawdziwie wyrwane to zostało z Ameryki. Jak on się uczył języka, jak on. Niecodzienna jest to się czyta jak najlepszy. Ja wiem, no nie chcę powiedzieć kryminał, bo tam nie ma sensacji, choć są jakieś wątki tego rodzaju, ale to się czyta jak przeminęło z wiatrem, jak coś takiego. Tylko, że to jest na znakomitym poziomie, bo zdaje się, że korzystał z ghostwriterów, którzy szlifowali tę książkę. Więc jeżeli będziecie mieli okazję, Syn śmieciarza, chyba taki jest jej tytuł, biografia Kirka Douglasa, to sobie ją znajdźcie. Naprawdę warto to zobaczyć. I tyle, jeśli chodzi o. Chyba dzisiaj jestem troszkę zmęczony, więc tak czasami mnie tutaj coś puka, ale warto się temu, co się dzieje z ludźmi, przyglądać, wyciągać z tego wnioski dla siebie. I już. Kirk Douglas był w Polsce. Nakręcił o tej wizycie film Marek Piwowski, ten sam, co nakręcił Rejs. To było zabawne spotkanie. Ja ten film widziałem, on jest na YouTube. Albo na Nina TC, czyli tej cyfrowej bibliotece filmowej Ministerstwa Kultury, czy też Związku Filmowców Rolowego Ministerstwa Kultury, Nina TK to się chyba nazywa. Ten film, po prostu Kirk Douglas, kiedy przyjechał do Polski, odwiedzał różne regiony, też takie zdaje się, w których mieszkał jako dziecko, bo jest ukraińskim Żydem, ale gdzieś go tu rzucało w dzieciństwie. I w łódzkiej filmówce polscy, no nasi po prostu studenci szkoły filmowej przygotowali westernową scenę
czyli jakieś bójki, saloon i tak dalej, scenografię postawiono i odegrano przed nim jakąś tam scenkę, po prostu z bójki w Dodge City. A on w rewanżu bardzo się cieszy, bawił się tym, dostrzegł od razu pewne mankamenty w tej symulacji tych bójek, bo czego by nie mówić, są takie bójki w westernach amerykańskich, gdzie naprawdę schody odpadają, kurwa, stoły fruwają, pękają stoły na plecach ludzi i tak dalej, i tak dalej. To on pokazał studentom, jak się imituje bójkę. I nie chcę skłamać, czy właśnie nie było to na Marku Piwowskim, albo na którymś ze znanych aktorów, Bogusiu Kobieli, czy może na Mikulskim, naprawdę. Bo to byli studenci, więc to byli tego typu ludzie o podobnych nazwiskach. Nie mówię, że oni, bo nie mam tej pewności, ale... I on mówił, słuchaj, ja zrobię tak, nie bój się, minę cię o centymetr pięścią obok nosa, a ty wtedy odrzucaj łeb do tyłu i tak dalej. I uczył ich tego. No więc był w Polsce, to była wielka sensacja, bo przyjechał amerykański wielki gwiazdor, którego myśmy znali też z filmów, o ile pamiętam, Jeździec bez głowy. Champion to był film, w którym grał boksera zawodowego znakomicie. Filigranowy dosyć człowiek, jak właśnie z tych wywiadów się zorientowałem, bo miał lat 73. Chyba Tom Cruise jest niższy, nie chcę skłamać. To jest właśnie problem, to wam powiem jako ciekawostkę. Otóż wysocy aktorzy są kłopotem dla filmu. Oczywiście nie da się oszukać, jeżeli ktoś z racji nie mógł grać koszykarza, to nie może być to niski człowiek. Ale kiedy niewysoki człowiek się, po prostu niewysokich ludzi w scenach, także damsko-męskich, gdzie kobiety też nie są wysokie, aktorki, to jest zawsze 1,60 m, 1,70 m, w tym przedziale. Niektóre są wyższe oczywiście, ale średnia wzrostu dziewcząt jest mniej więcej taka. No 1,70 m to już jest wysoka dziewczyna. 1,70 m chyba ma, czy coś koło tego, może możecie sprawdzić, ponieważ 1,72 m ma chyba Iga Świątek, tak? Są oczywiście, jak mówię, wielkoludy w sporcie, ale w filmie to raczej jest, jak się patrzy, to są to osoby w tym przedziale 1,60 m parę, 1,70 m, 70 parę. Jeśli postawi się obok niej typa, który ma 2 metry, to jak to filmować? Przecież ona tak będzie musiała patrzeć na niego. To jest dosyć trudna rzecz, więc się rzadko używa aktorów wysokich, a jeżeli niscy mają zagrać potężnych, to się robi różnego rodzaju triki. I takim trikiem był trik dotyczący Rockiego, czyli Sylwestra Stallone, który też ma 1,70 m chyba, 4 czy 5, niewysoki jest. A grał mistrza świata, bo chyba wszystkich wag. Z potworami miał się bić. Więc żeby tego dokonać, zmniejszono na potrzeby filmu ring, zrobiono cieńsze liny, wszystko proporcjonalnie zmniejszono i dobrano również odpowiedniego wzrostu sędziów, czyli oczywiście nie specjalnie niskich, tak już, nie wiem, z gatunku ludzi niskorosłych, tylko ludzi, którzy mają też 1,70 m, coś koło tego. I na widowni, co mnie mocno zaskoczyło, używano ludzi oraz manekiny. Bo posadzenie kilkuset czy tysięcy ludzi na widowni wielkiego meczu bokserskiego pojedynku, to było po prostu mnóstwo kasy. I to wyszło w filmie również, gdzie Hilary Swank grała mistrzynię w boksie, gdzie właśnie zrobił, a reżyserem był Clint Eastwood, tu musiałbym spojrzeć, nie pamiętam tego tytułu w tej chwili, wyleciał mi z głowy. Też ta sama sytuacja, że na widowni siedziały manekiny oraz lalki sexy doll napompowane, czyli lalki seksualne.
i ubrane w garnitury i były przemieszczone, to znaczy siedziała jedna lalka, druga lalka, jedna w peruce damskiej, druga w męskiej, a obok siedział facet, który wrzeszczał, machał rękami i w dalekich planach nie było tego widać, ale wszystko to zostało dobrane właśnie wzrostem do tych lalek, żeby nie siedział 1,90 m facet, bo by po prostu zasłaniał, wystrzelił poza ekran i tak dalej, i tak dalej. No to są takie rzeczy i pamiętam, że kiedy grał Kirk Douglas tego czempiona, to myśmy byli przekonani, że on jest jakiś mega monster. On taki był naprawdę umięśniony, świetnie wysportowany. A to filigranowy zawodnik. Sztuka filmowa jest od tego, żeby właśnie nas wyprowadzić na manowce. Za wszelką cenę dziękuję Piotrze. Tak, i Małgosiu, wszyscy inni. Million Dollar Baby. Oczywiście. Zresztą świetny film. Przejmujący. Tak, oczywiście, że ja znam te reakcje. Prokop i pani Dorota Wellman. Właściwie czegokolwiek nie powiem, że regułą jest na przykład to, że gitarzysta musi mieć obie ręce, to ktoś mi powie, a ja znam jednego, co gra nogami. No i tak, ja wiem, tak po prostu jest. Pamiętaj jednak o tym, że oni grają większość na siedzącej w takich planach, które nie są aktorsko wymagające. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Ale oczywiście to nie jest tak, że to jest reguła, która no jest regułą wszechobecną. Liam Neeson ma chyba 2 metry. No jest tych aktorów, kilku takich olbrzymów, jest sporo. Ale jak mówię, w drugą stronę to lepiej działa, bo Humphrey Bogart, który był bardzo niski, żeby zagrać w Casablance, to miał buty na takiej podeszwie, żeby dodać mu wzrostu, aby mógł właśnie kobiecie patrzeć w oczy, a nie patrzeć jej w górę. Często mnie ludzie pytają, gdy wrzucam muzykę, o urządzenia, które są stosowane w muzyce. I głównie drażni, jest taka popularna w tej chwili kwestia, żeby jebać urządzenie, właściwie software, który się nazywa Autotune, czyli program komputerowy, który powoduje, że człowiek przestaje fałszować. Śpiewa, a my mu możemy, grając na klawiszach lub przesuwając nutki wyrysowane na monitorze, powiedzieć, że on nie śpiewa za nisko, tylko dorównać do poziomu, który jest potrzebny. Jeśli się to sprawnie zrobi, to właściwie można nie zauważyć uczestnictwa tego autotuna, ale wyrósł taki nurt pogardy, że autotune, no to jest coś, co, nie wiem, no to jest kłamstwo, bo człowiek nie śpiewa, tylko fałszuje, a za niego śpiewa, prawda, ta maszyna. Ja sam miałem wątpliwości w momencie, kiedy to się pojawiło. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Ale potem zacząłem myśleć. Nie chcę was przekonywać oczywiście do uznania moich racji, ale one są moje i będą jeszcze bardziej mojsze. Chodzi bowiem o to, że poza filmie, poza Tomem Cruise'em, od razu uprzedzam, i jeszcze pewnie paroma innymi, są kaskaderzy. Też aktor nie spada z czwartego piętra. Też aktor nie jedzie samochodem na dwóch kołach i potem w wypadku bierze udział, się rozbija o ścianę. Też nie bierze udziału w jakiejś bójce i właśnie najczęściej nie na jego grzbiecie aktora łamane są krzesła, tylko na plecach kaskadera, czy na głowie kaskadera rozbijana jest butelka. A ta butelka to nie jest prawdziwa butelka, tylko ona jest odlana, co może wiecie, a może nie, podobnie jak szyby wystawowe w drzwiach czy w sklepach, które wylatują razem z człowiekiem, to jest zrobione z tafli cukru. Roztopionego cukru w wodzie uformowana jest szyba zastygnięta. To co to jest? Przecież jeśli to miałby być prawdziwy film,
nieoszukany, to człowiek powinien wyrżnąć ryjem po prostu w szkło. Dostać krzesłem naprawdę, kurwa, takim nienadpiłowanym w sześciu miejscach, tylko prawdziwym, normalnym krzesłem, solidnym, w łeb, zalać się krwią, wtedy będzie prawda. Ale jeżeli to jest kaskader i dostaje krzesłem, które jest spreparowane, żeby się rozlecieć, albo ze styropianu. Myśmy w klubie Chwila mieli taki stół dębowy, obłędny. Naprawdę z takich grubych nóg. Wykonał go pan Krzysztof, Janusz Król, Jan Król chyba, nie Krzysztof Król, nie pamiętam teraz jego imienia, który robił scenografię, no robił tarcze do krzyżaków na przykład i te miecze gumowe i inne rzeczy, one były też z gumy przecież, bo inaczej by się ludzie pozabijali, albo z jakichś cienkich, tekturowych rzeczy. Otóż on nam wystrugał ten stół ja przywiozłem ciężarówką do klubu Chwila, postawiłem, któregoś dnia odbywało się spotkanie z OSTR-em, czyli z znakomitym polskim raperem. Ja sobie z nim gadam i w którymś momencie zapytałem go, czy on może, a tłum był 200-300 osób złaknionych jego talentu, czy on może pokazać jakiś freestyle. I on zaczął recytować wierszydło na temat tego, co widzi, bo on miał taki pomysł, że gdziekolwiek się nie pojawi, to będzie, jeżeli zmuszony będzie do powiedzenia freestyle'owo jakiegoś rapu, to będzie opisywał, że widzi to, widzi to, widzi tu dwie butelki, a tam coś, to ktoś odpiął szelki i tak dalej, będzie rymował w ten sposób. I nagle postanowił, coś tamtego, a tu nowa huta, to ja jej z buta i z kopa wypierdolił w ten nasz stół dębowy, a ten stół się rozleciał. Bo on nie wiedział, biedak, że ten stół jest ze styropianu. Jak on by był naprawdę dębowy, to on by ważył tonę chyba, nie wiem, był tak ogromny. Ale on był tak zrobiony, że był leciutki, ja go mogłem wziąć w dwie ręce i w ogóle nosić. Ogromny zresztą taki do pudu. Być może go wystawimy na jakąś licytację. Robertino, przypomnij mi, to się przyjrzymy temu. Chyba, że Tytus zdecyduje, że ma czekać, aż Bruno urośnie i będzie odprawiał. Bo to jest rzeczywiście do tarota i do wudu. Tam były znaki tajemne na nim namalowane. Ale o to chodzi, że sfingujemy mnóstwo rzeczy. Dinozaury nie są prawdziwe. Byłem na filmie Avatar, te postaci są zrobione na komputerze. Żywi ludzie grali, ale zamaskowani na zielono i na nich została nałożona grafika komputerowa, która poza jednym czy dwoma wyjątkami w scenach, gdzie mi się proporcje troszkę nie zgadzały, choć może tak miało być, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby przez 10 lat kręcono film, żeby w wyniku tego 5 sekund było krzywo. No ale niech będzie, że taki był cel, to oni no przecież to nie są żywi ludzie, to jest fuszerka, to jest autotune. To jest przerobienie człowieka na coś, czy człowiek, powinien człowiek zagrać tego niebieskiego człowieka, powinno się go tak ucharakteryzować, powinien udawać, nie wiem, doprawić mu nos, albo mu zrobić operację plastyczną, uszy mu wydłużyć, postawić takie, żeby miał jak wilk, żeby mu sterczał i tak dalej, i tak dalej. My tolerujemy te wszystkie wydarzenia w filmie, tolerujemy w wielu innych miejscach, a w muzyce nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, że rzeczywiście spojrzałem w statystyki, w artykuł bardzo poważny w Billboardzie i co się okazało? 95% muzyki dzisiejszej używa autotune. Czyli właściwie wszyscy używają autotune. Mało tego. W studio ogromny procent używa elektronicznej perkusji, czyli gra maszyna, nie człowiek. Słyszycie uderzenie w werbel? To gra klawisz. Ktoś zaprogramował i to gra komputer, to nie gra człowiek. Bo człowiek się może pomylić, może nie trafić w bębenek, może mu pałka pęknąć, może się zmęczyć i zwolnić lekko, a w muzyce to jest bardzo niezdrowy objaw, bo ludzie, którzy tańczą, natychmiast czują, że coś się stało nie tak. Nie wiedzą co, ale już jest im niezręcznie tańczyć. Słyszymy orkiestry, a to nie gra orkiestra. To gra syntezator wysokiej jakości. Myślimy fortepian. Już teraz widać wszędzie, że nie grają fortepiany, tylko keyboardy, które mają zasymulowane. Czyli to są wszystko rzeczy, które udają inne rzeczy. Ja nie widziałem Paweł Ciesielski filmu Zenek i nie wiem, czy tam śpiewał Zenek. Nie mam pojęcia.
wracam do myśli przewodniej. W momencie, kiedy gramy, no, na przykład muzycy, którzy grają na gitarach elektrycznych, ileż oni używają urządzeń, które przetwarzają dźwięk. I czasami przetwarzają ten dźwięk tak, że my nie wiemy, który dźwięk gra człowiek, a który tworzy maszyna. To The Edge z zespołu U2. On, kiedy grał, to miał, kiedy gra nadal, to ma taką, no właściwie szafę gdańską samych efektów urządzeń. I on opowiada na różnego rodzaju filmach, co jest do czego, co robi co i tak dalej. Dźwięki, które on wydobywa, nie istnieją w gitarze same z siebie. On trąca strunę pam i ta struna pam, 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 echo ją powtarza ile chce razy. Ale też może zrobić tak, że trąci jeden dźwięk tam, a to echo powtórzy ten dźwięk inaczej tam, 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 tam. Będzie, maszyna będzie powtarzała. On nie gra tych kolejnych dźwięków, to maszyna gra. My wtedy mówimy, zajebisty efekt, ale to fajnie brzmi, mój kurwa, genialny jest ten gitarzysta. Jak Stuart Copeland, genialny perkusista z Police grał, to ludzie się zastanawiali, jak on to robi. Jest utwór Walking on the Moon. Tam gra tyle bębnów. Ja się byłbym tu Cage'a, to by zaraz zasnął z zachwytu zapewne, bo to w reggae jest wszystko. Okazuje się, że on ma mikrofony przyłożone do swoich bębnów. Te mikrofony oczywiście wysyłają dźwięk z każdego bębna do głównych głośników, gdzie wszyscy słyszą to, ale jednocześnie przechodzą przez jego mały własny mikserek, w którym są pokrętła do właśnie delay, czyli echa, które powtarza jego uderzenie każde, czyli jak on uderzy, to słychać takie coś, coraz ciszej. Jak on uderzy, to grają echa, nie gra on. On sam by nie dał po prostu rady tego zrobić. Nie ma tylu rąk, bo ma tylko dwie, a słychać 6 uderzeń. Czyli te rzeczy są używane. Ja pamiętam też taką rzecz, że kiedy po raz pierwszy się dowiedziałem o filmie, który podziwiałem jako dziecko, jako młody chłopiec może, Przeminęło z wiatrem. Tam jest scena, w której płonie posiadłość bohaterów. I chodziło o to, że nie można było wtedy spalić takiej posiadłości, bo ona była prawdziwa. Więc co zrobiono? Sfilmowano jakiś pożar, czegokolwiek, trawy czy czegoś, no po prostu płonące coś. Coś, załóżmy, że powiemy, że bez wartości. Sfilmowano to. Następnie to jest, są lata 30. przed wojną, o ile pamiętam. 32 czy 8 rok. Następnie ręcznie ludzie skalpelikami wycinali z każdego kadru, z każdej klatki filmowej obraz tego ognia i wklejali na sfilmowany majątek. I ten ogień nagle zaczął się pojawiać tak, jakby go po prostu trawił. Jakby trawił ten majątek. Czyli z dwóch filmów, zupełnie do siebie nieprzystających, sklejono pożar. Prawdziwy pożar. Zamczyska jakiegoś, jakiejś farmy, czy nie pamiętam, co tam było. Oszustwo, nie? Film do dupy. Najpotężniejszy film, jeden z najpotężniejszych w historii. I park jurajski, gdzie przecież wiadomo, że dinozaurów nie ma. Albo ten King Kong, co łaził po Nowym Jorku w latach 20. No co z tym zrobić? To można tak mnożyć. Godzimy się na wiele rzeczy. Godzimy się na charakteryzację. Godzimy się na przerobienie głosu Dartha Vadera. A jednocześnie mówimy autotune. Kurwa, to ja wam jeszcze powiem na koniec ostatnią rzecz. Autotune po raz pierwszy błysnął chyba w piosence Cher. Believe, tak? Czy would you believe? Da, da, da. Tam został
użyty jako efekt przypominający głos komputera. Nikt nie używał tego do strojenia głosu piosenkarza. Użyto tego po to, żeby zrobić ewidentnie głos syntetyzera mowy, że to śpiewa nie człowiek. Wszyscyśmy rozpoznawali oczywiście głos Cher, bo jest bardzo charakterystyczny, ale w tych momentach wiedzieliśmy, że coś się z nim dzieje. Trochę tak jak oglądamy film, ja ostatnio oglądałem jakiś taki film, gdzie mnóstwo efektów jest, znaczy ludzie, którzy żyją w Nowym Jorku, podsłuchują właściwie cały Nowy Jork. I kiedy się zmienia sceneria, to pojawiają się takie zakłócenia na obrazie, żeby pokazać, że to jest, nie wiem, ktoś przełącza komputer, przełącza monitor czy coś takiego. I są takie zakłócenia, które się pojawiają często. Kiedyś w dawnych telewizorach to było nagminne, że coś tam zaczęło. To jeżeli robimy taki efekt, to robimy go celowo. Jeżeli robimy efekt tego typu u Cher, to robimy to celowo. Następnie się okazało, że muzycy, którzy używają sampli, używają też celowo bardzo tanich instrumentów, które też przerabiają na różne sposoby, w miarę swoich możliwości, a ponieważ technologia poszła do przodu i dzisiaj w składzie, nie wiem, mojego Macintosha, czyli programu operacyjnego, który mam, od razu się znajduje program GarageBand, czyli program do nagrywania, procesowania dźwięków i tak dalej, i tak dalej. No wszystko jest już. Każdy może nagrać w domu piosenkę. Dorota Słowska nagrała przez całą płytę na komputerku w domu. Bez żadnego ale. I się świetnie ta płyta. Po pierwsze świetna, a po drugie świetnie się sprzedała. No to teraz, jeżeli są tego typu możliwości, to wszyscy zaczęli ich używać. I teraz właśnie dochodzimy do takiego momentu, który ja używam jako argument moralny oraz jako argument cywilizacyjny, może tak to nazwę. Co ma zrobić rzeczywiście perkusista, a więc człowiek uzdolniony rytmicznie, który nagle straci ręce? Ja wiem, że są zespoły, w których grali ludzie bez jednej dłoni, ale mnie chodzi o coś innego. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że perkusista to jest człowiek, który uderza dłońmi i stopami w coś. Co się stanie, jeśli przyczyn dowolnych, niekoniecznie nieszczęśliwego wypadku, ale może urodził się z tego typu defektem, że ten człowiek nie może trzymać pałek i grać dłońmi, a ma obłędne pomysły rytmiczne, to my mamy powiedzieć do niego: kurwa, nie sobie zrobi takie protezy, które będą potrafiły grać? Nie. On może użyć komputera i werbalnie wydać mu polecenia, bo dzisiaj są takie możliwości. Pierwszą szesnastkę uderz w werbel, drugą szesnastkę uderz w stopę. A, teraz dobrze, zrób to szybciej. I tak dalej. Może wykonać to wszystko, wydając polecenia. Mało tego, może wydać komputerowi polecenie: zagraj to lekko, nierówno, żeby myśleli, że to jest człowiek. I komputer to zrobi. Albo może powiedzieć komuś, kto gra nierówno: weź to wyrównaj. I komputer to zrobi. Kiedy Metallica nagrała Nothing Else Matter i kilka innych utworów, było takie zdjęcie, które gdzieś mam, tylko że próbowałem je znaleźć jakiś czas temu i nie mogłem znaleźć, które było szokujące. To są czasy, kiedy nie było Pro Tools i nie było tych urządzeń typu Autotune. Otóż Lars Ulrich stoi przed otwartą furgonetką, która jest wypełniona taśmami tymi dwucalowymi, które są taśmami, no, 24-śladowymi, czyli na każdej taśmie jeden człowiek może nagrać 24 różne instrumenty. Ale nie w tym rzecz jest. Na tych taśmach nagrywano wyłącznie bębny. Czyli on grał i
Jego partie nagrywano na ten magnetofon, a partie gitar, jeżeli grali razem, nagrywano na inny magnetofon. Choćby po to, żeby hałas z gitar można było odciąć, gdyby trzeba było coś poprawiać. Następnie on to opowiada. Te taśmy cięto pod mikroskopem niemal na skrawki, gdzie było równo i sklejano na nowo z 30 taśm, z 40 taśm tworzono jedną ścieżkę dźwiękową jednego utworu. Ponieważ on grał, na przykład uderzył za cicho. Wszystko dobrze, tylko jedno uderzenie za ciche, a nie może być za ciche, bo to od razu siada utwór. Nie można go wymienić. Można. Wytniemy ten fragment z tym cichym uderzeniem i znajdziemy na innej taśmie ten samo miejsce zagrane 3 godziny później, gdzie będzie jednakowo mocno. I wstajemy. Metallica. Zespół, który no, chyba budzi podziw. Bardzo dobrze zrobili. Bo to nie są zawody gimnastyczne, gdzie siedzi jury i ocenia, czy on się pomylił, czy on się nie pomylił i kurwa, teraz będziemy mu wystawiali noty, zagrałeś na 9. O, 8,5 mu damy. To nie jest to. To jest dzieło sztuki. Liczy się produkt finalny. Niech cię nie obchodzi, jakim sposobem on został wykonany. Rozumiesz? Luis Borges, słynny pisarz argentyński, chyba, pod koniec życia nie widział. Dyktował swoje książki swojej sekretarce, która je pisała. Następnego dnia ona mu je czytała, a on mówił, to zmień słowo to, zmień tamto i tak dalej. Autotune korygował, bo kiedy ona mu czytała, to on słyszał, że zdanie nie leci tak wartko, jak mu się wydawało. W związku z tym zmień to słowo na słowo, w którym będzie, nie wiem, więcej samogłosek, takie, a takie. To co to jest? Jego opowiadania są po prostu zabójcze. To jest poziom literacki. Owszem, to jest troszkę może archaiczny poziom, ale to jest poziom literacki, który mnie zniewala. Nigdy się na milimetr nie zbliżyłem do jednego zdania pisanego przez Borgesa. Ale jego interesował efekt końcowy, że dostaniesz do ręki książkę, która cię po prostu uwiedzie, znokautuje, powali, zabije, zauroczy. To jest istota rzeczy. Jak idziesz do muzeum, to nie oglądasz, nie pytasz faceta, czy on to malował prawą ręką, lewą ręką, był pijany czy trzeźwy, tylko oglądasz obraz. I mówisz, kurwa, zajebisty. Albo mówisz, nie podoba mi się. Wszystko jedno. A jeżeli on malował ten obraz 3 lata i 16 razy go zamalował, to jest to autotune czy nie? Bo powiesz pewnie, nie, to nie jest autotune, bo on sam to malował. No tak, to tym sposobem to mogę ci powiedzieć, że Jackson Pollock rozlewał farbę i chlapał na płótno. Trudno to nazwać malowaniem, ale wyraz był niezwykle silny tych obrazów. Chyba najdroższy obraz świata w tej chwili, stoi ileś 50 milionów dolarów, czy jeszcze więcej, to jest właśnie obraz Jacksona Pollocka. To chlapa, ta chlapanina. Niekontrolowana w jakiś sposób. On oczywiście wiedział, co robi i dlaczego to robi, ale to nie było, że on precyzyjnie rysował. To jest zbiór rzeczy przypadkowych. Obraz, są filmy, gdzie widać, że on zaczyna malować na żółtym, a potem nie ma w ogóle grama żółtego, bo zamalowywał to wszystko, bo mu się to nie podobało i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem chodzi o to, ile osób przymierza i poprawia stroje, jeżeli są szyte lub kupione, ale są za duże czy za małe. To jest to autotune? No właśnie na tym to polega. No. Mam cudowną garsonkę, ale jest za szeroka, coś jest nie w porządku. Idę do znajomej, czy do krawcowej, czy do babci, czy do cioci i ona mi tam to zwęża, dopasowuje. No to jest to autotuning. No. Zwodzenie ludzi. To już nie jest oryginał. Załóżmy taką rzecz. Ostatni argument. Już chyba o nim wspominałem kiedyś. Że producentem płyt i piosenek, nagrań właściwie, Billie Eilish, która wczoraj chyba dostała kolejną nagrodę, jest jej brat Phineas. I teraz o nim się mówi, że on jest cudownym dzieckiem realizacji dźwięku. To jest człowiek, który
w domu. No, może nie na laptopie, ale nie dlatego, że nie mógłby tego zrobić na laptopie, tylko dlatego, że wygodniej mu jest na większym monitorze, na Macu. Na programach, które są dostępne, wcale nie są drogie. Nagrywa wszystkie płyty swojej siostry, a ona siedząc na tapczanie obok, śpiewa te wszystkie piosenki. I teraz urodą śpiewu Billie Eilish w większości piosenek jest to, że jakbyście wsłuchali się nawet po dzisiejszej mojej tu rozmówce w jej piosenki dowolne, to ona większość dźwięków śpiewa szeptem. Bardzo cicho. Swoją drogą, tak samo cicho często w studiu śpiewał Michael Jackson. Oczywiście mikrofony i studia są od tego, żeby to uczynić śpiewem na pierwszym planie, przykrywającym mnóstwo innych instrumentów. Też urodą producentów i aranżerów jest to, że kiedy ona śpiewa, to żaden instrument jej się nie plącze po głosie, żeby nie musiała wrzeszczeć, żeby go przekrzyczeć. Ale to już są sprawy artystyczne. Otóż ostatnio McCartney powiedział, że jak usłyszał Stinga, to się zdziwił, bo tak wysoko panowie nie śpiewają, a on miał to, że od razu lepiej brzmiał na tle zespołu, ponieważ inne instrumenty brzmiały niżej. Nie musiał się wydzierać. To taka ciekawostka. I teraz oto ona śpiewa te piosenki na siedząco, czyli nie ma z punktu widzenia Eli Zapędowskiej, ale aby zaraz opierdoliła ją, prawdopodobnie, chociaż Szela jest otwarta, więc możliwe, żeby to zaakceptowała też. Artysta, żeby móc zaśpiewać i oddać pełnię swoich możliwości, powinien stać, mieć uruchomioną przeponę i pracować wszystkim, całym aparatem, który się, no, dzieje wszędzie tu. Kiedy siadasz, to ugniatasz przeponę i właściwie masz od razu połowę powietrza i ściśnięte mięśnie i nie jesteś rozluźniony i właściwie jest po tobie. I trudno jest do końca zapanować nad głosem. Ona śpiewa znakomicie, Billie Eilish. I śpiewa dzięki temu właśnie tym cichym głosem. Sobie spokojnie śpiewa. Tam melodykę jakąś. Ten szept ma to do siebie, że można nie trafić w dźwięk. I Finneas powiedział wprost. Na tym odcinku 30 sekund mam 73 sklejki. Co to znaczy? Ciął ze skrawków w pół słowa, tam gdzie samogłoska, albo gdzie się kończy samogłoska i zaczyna spółgłoska, to jest taki dobry moment, że jak powiesz love, to to wy, kiedy się zaczyna, to to wy można wstawić z innego nagrania. 70 kilka sklejek i w każdej jest tuning. W każdej. Bo chodzi o efekt, żebyś zasłabł człowieku, kiedy usłyszysz, żebyś powiedział, że to jest genialne dzieło, że to jest piosenka, której słuchasz w kółko, kurwa, tygodniami. Ona jest obłędna. To nie jest egzamin, że ona ma stanąć przed tobą, o teraz weź to cwaniaczku, zaśpiewaj na żywo. To nie jest to. Ty oceniasz dzieło. Aktorom nie każesz, kurwa, zejść z ekranu i grać tę scenę. Ty, dobra, ja wiem, spadłeś, tak? Ty spadłeś z tego trzeciego piętra, no to weź tutaj teraz skocz z balkonów tu w tym kinie. Nikt mu tego nie mówi. Przyjmijmy, że stosujemy na koniec może rzeczywiście. Panie się malują, panowie się czeszą, ubierają w jakieś tam specjalne ciuchy, w których wyglądają według nich lepiej. Po prostu lepiej. Prezentują się lepiej. Czują się pewniej. Wiedzą, że umniejszają szansę odrzucenia. Idą na ważną rozmowę, zakładają, ja nie, ale inni zakładają garnitury. Wyglądają nienagannie, pachną. To jest kurwa autotune? Bo on potem do domu idzie się tarza w gównie i kurwa, bo on w ogóle lubi być brudny i śmierdzący? Może tak jest nawet. Ale w momencie, kiedy prezentuje się, to znaczy, że chce skorygować coś, co według niego jest słabsze, niepewne, co osłabia jego wizerunek, co knoci pierwsze wrażenie. Czy to jest złe? To się przestańmy, ci, którzy mówią o autotune, niech się przestaną czesać, myć, ubierać elegancko.
W sumie po co się ubierają w ogóle? Co to za filozofia? Przecież człowiek się rodzi, jest nagim, niech sobie idzie nago. I tak dalej. Mógłbym oczywiście demagogicznie używać różnych argumentów, ale finał jest jednak ten sam. Kupujemy ciasto, bo ładnie wygląda. Kupujemy buty, bo nam się podobają. Bo ktoś je tuningował, no. Więc dajmy muzykom używać urządzeń, jakie chcą. Ja bardzo lubię, otwarcie mówię, jak hip-hopowcy, raperzy używają autotuna oraz ci ludzie, którzy są w muzyce dance. Dlatego, że to ma swoją specyfikę brzmieniową. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy ktoś używa autotuna, żeby przykryć no właśnie niedokładne śpiewanie i robi to na tyle prymitywnie i nachalnie, że my wiemy, że to jest autotune, choć on by wolał, żebyśmy myśleli, że on naprawdę tak śpiewa fajnie. To ja to słyszę, ale to są przypadki coraz rzadsze, bo te urządzenia, tam jest autotune, to jest umowna nazwa na wszystko, co się tym zajmuje. Autotune to rzeczywiście jest projekt jednej firmy, ale jest też Melodyna, czy Melodyne, chyba się mówi po angielsku. Urządzenie, które po prostu w real time ktoś może śpiewać nieczysto, a inny człowiek zaprogramował dźwięki dopuszczalne. Jeżeli ja zaśpiewam trochę niżej niż C, o 15 Hz, to ta melodyna natychmiast podniesie to do dźwięku C. Czyli właściwie śpiewając na żywo, nikt się nie zorientuje, że jest używane to urządzenie. I ja to widziałem wielokrotnie na koncertach światowej sławy artystów, którzy używają tego po to, żeby nie zepsuć wrażenia, bo to jest widowisko. Na przykład, choćby, z tego powodu jest używany też playback, czy półplayback. Ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli w show amerykańskim ktoś tańczy, no to nie mówcie mi, że się nie zziaja, jeżeli tańczy godzinę. No musi po prostu, no bo nie ma człowieka, który nie łapie szybkiego oddechu, kiedy wkłada wysiłek w to. A wtedy jest ciężko śpiewać. Więc następuje uruchomienie sprzętu, który pozwala kontynuować widowisko na najwyższym poziomie. Taniec staje się jeszcze bardziej ekspresyjny. On się, jeżeli jest cwany, to się odwróci i będzie markował śpiewanie. No, fatalne jest to, kiedy nie otwiera usta, słychać śpiew. Ale Madonna się tym posługuje, ona bardzo naprzemiennie. Teraz trochę trudno, myślę, jej będzie, bo ona po prostu jest w słabszej formie, ale może się podniesie. Ale w każdym razie zarówno, nie wiem, Beyoncé, jak wszystkie największe artystki, Ariana Grande, śpiewające wyczynowo na obłędnym poziomie, no, używają tego jako pewnej asekuracji. Więc to chodzi o to, żeby dostarczyć ludziom najlepszy produkt. I tyle. Człowiek na trapezie też ma siatkę rozpiętą, bo jak spadnie, to się zabije, więc nie jest takim cwaniakiem, że do końca. I tak dalej, i tak dalej. Dajmy ludziom używać te urządzenia, które pragną używać, bo oni odpowiadają za swój los. Wy powiecie, zlikwiduj autotuna. To on zlikwiduje i umrze z głodu. I co wtedy? Weźmiesz go na utrzymanie? A z autotunem okaże się, że może żyć i nawet być może sobie kupi Bentleya, więc co? O co ci chodzi? I tak dalej, i tak dalej. Dobra? Może być? Grażyna Klempnerowska. Dobranoc, trzymaj się. Za tydzień się widzimy. Tak, o gościu z Def Leppard właśnie myślałem. Nie chciałem mówić nazwiska, bo nie chciałem tam się specjalnie wymądrzać. Łukasz Przelaskowski to nie jest. Kurwa, gdzieś to tu leżało, ale. Momencik. Ja tu mam straszny bajzel w składzie instrumentów. Tak, ja niestety mam samą rurkę. To jest urządzenie. Część urządzenia. By leżało, to byś zobaczył, jak to wygląda. W każdym razie to jest to takie pudełko, jak pół pudełka butów.
bardzo ciekawe i w tym pudełku mieści się głośnik. I w momencie, kiedy mały głośniczek, oczywiście, jest otwór w tym pudełku, w który się wsuwa jedną końcówkę tej rurki. Ta rurka jest z włókna jakiegoś, nie wiem, czy plastiku, czy szklanego, ale nie szklanego chyba nie, a może. W każdym razie jest to plastik, tworzywo i ta rurka dotyka membrany tego głośniczka małego. Cała rzecz polega na tym, że wpinasz gitarę do wzmacniacza i dźwięk wychodzi ze wzmacniacza z jednej strony do kolumny głośnikowej prawdziwej, która grzmoci na całego. Zaraz mnie rozłączy, także będziemy się szybko żegnali. A drugi przewód do drugiej kolumny wchodzi do tego pudełeczka. I zamiast potężnej kolumny głośnikowej gra ten mały głośniczek. I ta membrana przekazuje przez rurkę dźwięk z głośniczka do w pobliżu moich ust. I teraz, jak ja tu włożę, to gitara gra w moich ustach. Podchodzę do mikrofonu i zaczynam mówić, jak to powiedział Peter Frampton, do you feel alright? I gitara feel alright? Zaczyna grać słowami. O, czyli to jest dźwięk przeniesiony tą rurką do mikrofonu, a zniekształcony słowami, które ja wypowiadam. Ja nie śpiewam wtedy, tylko ruszam ustami i to wszystko. Nie wiem, czy dobrze to, czy czytelnie to wyjaśniłem, ale... Kochani, muszę kończyć, bo naprawdę mam 8% baterii, a ja mam mikrofon na USB i kamerkę na USB i nie mam jak podłączyć zasilania, więc... Co będzie z nami, skoro tak łatwo prawdę zamienić w iluzję? Nie, to nie. My mówimy o świecie sztuki. Chirurg naprawdę cię operuje, ale to jest, patrz, pytanie. Domagasz się, żeby chirurg własnymi rękami robił zabieg? Czy dopuszczasz możliwość, że na przykład jakąś część zabiegu wykona komputer, bo jest precyzyjniejszy? O właśnie. Ja dopuszczam taką możliwość. Także to nie jest modulowanie dźwięku. Jest takie urządzenie z pedałem wa-wa-wa-wa gadające, czyli to jest dźwięk, to jest coś, co zmienia charakterystykę dźwięku. Modulacja to jest wyżej, niżej, nie? A tu jest po prostu efekt zmieniający brzmienie dźwięku. Natomiast tu jest to nie modulacja, tylko akustyka się zmienia. No po prostu zrobię tak. O! To jest coś takiego, więc tak na harmonikarze robią to. No to jeżeli ja ustami poruszam, to mogę powiedzieć kurwa i to będzie na gitarze, gitara zabrak. Dźwięk gitarowy wygłosi te słowa, bo on przeleci do moich ust, a moje usta uformują słowo. To nie jest modulacja, to jest jakaś obróbka. No. Moi drodzy, naprawdę. Teraz już nic więcej nie powiem. Dziękuję wam bardzo pięknie za dzisiaj, żeście przyszli. Tradycyjnie proszę, żebyście powiedzieli innym ludziom, żeby mogli do mnie przychodzić. Niech się tam zapatronują. Będzie mi bardzo miło. Co chwila ktoś tam dołącza. Co to znaczy proszę o firmę koszulek? Niespodzianka dla syna, dziękuję. Naprawdę nie wiem. Janusz Stolarz, widzę, jest też kapitan. Witaj. I żegnaj od razu, bo się zwijam. I wszystkiego dobrego wam życzę. I tyle. Do zobaczenia za tydzień. Salutare.